często przerabiałem to, że dostaję łomot z jednej i z drugiej, ale w tej chwili natężenie tego, naprawdę, że kiedy za te same treści, za te same wypowiedzi, to jeszcze nie moje, tylko na przykład moi gości, jest jedni, że to wiesz, minkowszczyzna mi, TVN 0 jakieś lewackie, wiesz, i tak dalej, a drudzy, że to wiesz, pisowska propaganda, ile ci Kaczyński płaci, no, wiesz, znaczy, jest to jakby mentalność sekciarską, to ja mam y, rozpoznaną od dawna, znaczy po, stopień zrycia ludzkich psychik z powodu y, polityki, wszystko znam. Lało się na mnie szambo pisowskie, faszystowskie, naziolskie, ale to co, wiesz, odwalili silni razem i y, y, y fani Tuska wtedy, to, 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 to level hard, 10 na 10. Dzisiaj to już jest tak, że nie wystarczy, y, żeby cię oskarżyć o symetryzm, to nie wystarczy, że ty na przykład powiesz, że ci zrobili źle i ci zrobili źle. Ale na przykład jeżeli nie powiesz, że ci zrobili dobrze, to już grzeszysz. I to mówię z pełną odpowiedzialnością. Znaczy, to, co się porobiło w ostatnich latach i myślałem, że się skończy z wyborami. Znaczy, z wyborami pod warunkiem, że wygrała ówczesna opozycja. Stało się, wygrała ówczesna opozycja, ale nie zmieniło się jedno. Znaczy, że ten, ta, ten sekciarski cały ruch się wiesz, nakręca tak jak. Mm, Według towarzysza Stalina, wiesz, walka klasowa się nakręcała wraz z rozwojem socjalizmu. Tak wiesz, tutaj ta walka z symetryzmem się nakręca. Napisał do mnie smsa Mazurek, Robert Mazurek, syn szatana, że ale to w ogóle jest nie fair, bo pojęcia symetryzmu w tym rozumieniu nie wymyślił Janicki z Władyką, tylko on, Mazurek. Tylko, oczywiście w ujęciu Mazurka to było. Opisowo neutralne, pewien, pewna grupa dziennikarzy, która nie popiera żadnej ze stron. A w przypadku a, a Władyka z Janiskiem zrobili z tego po prostu inwektywę. Halo, halo, tu wywiadowcy podcast. Jeżeli Wam się podoba to, co robimy, subskrybujcie nasz kanał na YouTube, subskrybujcie nasz kanał na Spotify. Słuchajcie i oglądajcie. <laughs> O gardła i głosy naszych gości oraz prowadzących zadba Gelowox. Odzyskaj głos z Gelowox. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Nasze rozmowy, nasze wywiady wspierają diety od brokuła. Mnie. Tomasz? Keto 3000. To taka dieta. Strip z kurczaka w orzechowej panierce, sos tatarski, smażone kabary. Mm. fritata z serem pasterskim, konfiturą cebulową, dip ziołowy z mascarpone, ogórek z migdałami, mniam. A wczoraj miałem... Taką wielką pana kotę. 1043 kalorie. Ja mam 989, czyli ty wygrałeś. Wywiadowcy 10 to jest kod, który wpisujecie na stronie brokula.pl i macie 10% zniżki na wszystko warto. Polecamy, zapraszamy. Smacznego. Wywiadowcy podcast, Arkadiusz Bartosiak z lewej, Łukasz Klinkę z prawej. Witamy serdecznie na naszym dachu. Dziś rozmowa absolutnie wyjątkowa z absolutnym gościem. A dlaczego? Trochę o tym poopowiadam. Już jutro, czyli w niedzielę, 10 marca, czwarta rocznica naszego podcastu. Nie powinieneś się przyznawać. Ale cieszymy się bardzo, że tyle z nami wytrzymaliście. Liczymy na Was dalej i bardzo dziękujemy. A nasz wyjątkowy gość to jest gość, z którym już rozmawialiśmy na dachu, tylko w trochę innym studiu. I była to, i tu są kolejne czwórki, nasza 44. rozmowa. Bardzo wyjątkowy gość. A jeszcze jestem w tej samej koszulce, co wtedy. Bardzo wyjątkowy gość, o, który. Już 4 lata. Już 4 lata, więcej nawet. <laughs> W każdym razie to jest gość, który kiedyś był opozycjonistą. Potem mogliśmy się dowiedzieć, że jest prawicowcem. Potem niektórzy nazywali go pisowcem. Potem był symetrystą, a ostatnio dowiedzieliśmy się, że jest lewakiem. I tu kolejna czwórka. Zapraszamy na czwarte śniadanie z Marcinem Mellerem. Oj, miło mi. Dzień dobry państwu. Zawsze was miło widzieć, chłopaki. Zajemnie się to się, się wiesz. Na, na pogrzeb któregoś z was. Przyjdę albo wy na... Nie, no, ale wy wynam mój. Nie wiadomo, znaczy, nie, no nie. Gdyby. Dobrze zaczęliśmy. <śmiech> Idealnie. <śmiech> Wróć. Ale rozumiecie, chodzi mi o to, że jeżeli któryś z Was kipnie przede mną i pójdę na ten pogrzeb oczywiście i spotkam tego drugiego, który jeszcze nie kipnął, no to z uśmiechem będziemy. No, pod warunkiem, że będzie to za wiele lat i w trybie normalnym. Oczywiście, wiesz, tam... tak. Poddamy <laughs> się planowanej eutanazji. Tak. <laughs> Problem może być taki, że jak dobrze wiesz. Sporo osób nie wie, który jest który, więc na, po na pogrzebie też być może będzie z tym problem, że nie wiadomo, który jest. Ja umarł. mam tak do dzisiaj z braćmi karnowskimi, serio. No, e dobre porównanie postrojecie. E bardzo ale dobrze zaczynamy. Wiesz, jak, ja, jak pisałem w felietonach i, i chciałem któremuś przywalić, e ale no. nie chciało mi się, wiesz, myślałem, kurde, jeszcze pomylę bracia karnowscy, wiesz, i tak dalej. Ja na, na przykład nie wiem do, do, do dzisiaj, jak mnie spytacie, mimo że mani maniakalnie czytam prasę prawicową, który jest naczelnym, a który jest tym drugim e jest problem. No, nie idzie, no idzie. Wiesz, także. Ale was pomylić? Nie, ale oni za mało jeszcze zrobili dobrego dla Polski. Więc jak zrobią więcej dobrego, to już zaczniemy no. ich odróżniać. Ale, ale wiesz, ja poczekam. No. Ja na samym początku jeszcze prywata. Dobra. Przez tyle lat nie dowiedziałem się. Czego? Meller czy Meller? E, śmiali? Śmiali. Śmiali się ze mnie w, w mm. szkole, że ja zawsze mówię, Marcin Meller. No właśnie, tak. I to była beka, wiesz, w podstawówce, w liceum, wiesz, jak ktoś na przykład przychodził nowy nauczyciel, albo tam zastępstwo, wizytacja, i tam mieli się przedstawiać. To zanim ja mówiłem, to już był, wiesz, taki rechot w klasie, i tam ktoś krzyczał przez dwa L, wiesz, bo ja zawsze mel. Okej, okay, właśnie, tak. bo tak przedstawia. Bardzo mnie wkurza niby to drobiazg. No. Jak mnie ktoś pisze przez jedno L um, no, o, o, oczywiście nie, no. nie prostuje tego i tak dalej, ale to tak um, No to, to... Do, to double L ważne. Double L. Nie, tak. bo widziałem, że przedstawiasz siebie i gości na Mellinie. Double L. -e. Mellinie. I myślę sobie tyle lat, tak. a my zawsze źle mówiliśmy właśnie, o Marcie. Nie, no bo Hiszpanie powinniście przeczytać Meyer. Meyer, Meyer. albo Mezier. Albo no, Mezier, ale to w bardziej wtedy Ameryka Południowa. Tak, 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 Się dokształcałem z tego, bo to wiesz Mario Vargas, właśnie Josa, Ziosa. Tak, tak, są różnice. Dobrze, Dobrze, to jak będziesz trzeci raz, to tak, przedstawimy cię a... odpowiednio. Tak, ale my w ogóle chcieliśmy zacząć ja też trochę prywatnie, czyli od rurki w tyłku. Bo jest taką że... rozkoszą. Tak, że. W ogóle świetna ta rozmowa. Pogrzeb. <gryb> <gryb> Rura w tyłku. Dobrze się zaczęło. Jest tak, że tak. Nasi ojcowie umarli w tym samym wieku, mając 66 lat, na tę samą chorobę i chorowali w podobnym czasie. Mój tata jest, był młodszy od Twojego, więc. Jeszcze gorzej nie, umarł w tym samym wieku, ale młodszy w sensie, A, w tym, że... Okay. Ale chorowali jakby A, się okay. zazębiając. Tak, tak. Ja, to, ja to dobrze pamiętam, więc jest dobry moment, żeby przekonać Łukasza do rurki w tyłku. A jeszcze nie zrobił? Jeszcze nie Zatujesz. zrobił. No nie. Ale ja nie jestem nieprzekonany, tylko po prostu nie zrobiłem. To, jest, no to... to są dwie różne no, rzeczy. No kurwa, Nie, dobra. dobra dla dobra, tych, którzy pokój. nie wiedzą, chodzi o koronawirusy. Ważne badanie. Który ty jesteś rocznik? 75 5 7-5, 49. Słuchaj... Różnie Planuje mówię... po 50. No więc, słuchaj, różnie mówią lekarze, więc jak czytałem z zagranicznych, to bardziej mówią, że każdy po 40, a grupa ryzyka po 30. Natomiast jeżeli, powiedzmy, uważam, w ogóle należy wychodzić z założenia, że jeżeli ci jeden powie, że po 50, a drugi po 40, rób to po 40. Jest, znaczy, za każdym razem, kiedy apeluje y, o robienie kolonoskopii, używając własnego, znaczy przykładu taty i własnego przykładu. I zawsze specjalnie, wiesz, pisze to w takiej heheszkowatej formie, te rur, rurka w tyłek, bo wiadomo, że to jest wtedy beka, o nie ale jaja. Są setki, tysiące reakcji, ale zawsze wraca to samo, że i lekarze, pacjenci, y, znaczy pacjenci, y, krewni albo bohaterowie, y, którzy piszą y, w dobrym razie, że zbadali się e, dzięki mnie na, i coś tam wykryto, ale no ja teraz miałem, jak zrobiłem sobie parę... Trzeci. W tak. znaleźli mi tam, wycieli za trzy, trzy tygodnie się dowiem, za dwa tygodnie, czy, czy to jest. Y, znaczy, generalnie będzie dobrze, tylko czy, czy następną będę musiał robić na przykład za pięć lat, czy może już za dwa lata albo i rok. Bo ty e, robisz co ile? Bo, bo ja, e, ja, więc, ja miałem dwie i po dziesięciu mi kazało. Więc zrobić słuchaj, długo. mówili po dziesięciu, ale ja wtedy przyjąłem też wariant. Pierwszy raz robiłem po śmierci TATY w 2008 i przyjąłem wariant, słuchałem się tych, którzy mówili, że w grupie ryzyka co 8. I jak mi lekarz pierwszego kontaktu próbował tłumaczyć, że jeszcze mam czas, to ja po prostu się uśmiechając i tak dalej tłumacząc, że tata, bardzo proszę, co to za różnica i trzymałem się tych 8. Po ostatnim moim poście w sprawie badania kolonoskopii w ogóle spraw raka jelita grubego parę miesięcy temu, kiedy właśnie mówiłem, że się zapisuje na nowe, to mi na przykład zaczęli pisać ludzie. Nie zweryfikowałem tego, ale zakładam, że jest to parta na prawdzie, że na przykład w takich krajach tak różnych jak Norwegia i Włochy na przykład jest przyjęte w ogóle co 5 lat. To bez grup ryzyka. Muszę sprawdzić, także jakby ktoś się sprawdził jest trochę inaczej na pewno, więc przyjąłem kryterium 8-letnie, czyli było 2008, 2016 i niemal co do, co do tygodnia 2024 i mam teraz, w tym roku będę miał 56, czyli teraz mówię do wszystkich, a szczególnie do Ciebie, do siebie, bo sobie policzyłem, zobacz. Mój tata zmarł mając lat 66. Zdiagnozowano mu raka jelita w takim momencie, że już było too late, jak miał 62. I wtedy mu powiedzieli lekarze w szpitalu, że lekarze powiedzieli, no, to jest 4 lata, może 4,5 i praktycznie, było nie niespełna 4 lata. Więc teraz to, to się, to kurestwo się rozwija powoli i bezobjawowo przez bardzo długi czas. Czyli jeżeli on miał w 62 roku życia, było po ptakach. To kiedy to się zaczęło? Obstawiam, że mniej więcej w tym wieku, w jakim ja jestem teraz. Może wcześniej, tak. może trochę później. Czyli krótko mówiąc, gdyby on zrobił to, co ja zrobiłem e, teraz, i co wie, że były śmiech e, i chichy, e, i jeszcze mi pan doktor powiedział kiedyś, się, bo się wybudziłem, e, a mi powiedzieli, że e, no jest tam coś małego, trzeba, e, trzeba usunąć i tak dalej. To mi zrobili w ogóle na przytomności. E, tyle. I być może nie byłoby e, tematu. E, więc dlatego to mówię, to znaczy i yy, więc tak. Więc jak piszą mi ludzie, yy, optymistyczne historie. No ale wiesz, na przykład napisała mi też kobieta, która właśnie leży w szpitalu. No i, i too late. No i, i ona ma świadomość, że, że umiera i że gdyby zrobiła to, do czego yy, apeluje, to to by yy, to Bo by inaczej. żyła dalej. A tak to jej zostało tam. Ona nie wie ile. Wiesz, pisali. To za każdym razem pisze bardzo dużo ludzi, którzy sami właśnie zrobili, albo którzy oczywiście są też Którzy y, y, namówili rodziny, ale w dniu, kiedy wrzuciłem ten ostatni post, bo bardzo śmieszne, bo bardzo dużo kolegów dzwoniło i tak, stary, kurwa, tu imię padało małżonki bądź narzeczonym, wierci mi od rana dziurę w brzuchu, bo żeś tam nasrał coś na tym Facebooku, gdzie to się robi. <grym, 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 tak. Cudowne, to jest poezja. Tak, po ale tak, tak powinno być. Pytanie, czy ty zrobiłeś też badania genetyczne? Nie, genetycznie nie zrobiłem. Zrobiłem, e, zrobiłem wiesz, też to, to jest zwrotne. Jak zrobiłem pierwszy raz tę e, kolonoskopię, to mi ludzie od razu, wiesz, każdy ma swoją ulubioną chorobę, więc, no tak. e, więc mi, wiesz, cisnęli faktycznie druga poważna sprawa, czy znaczy pierwsza u mężczyzn być może, czyli prostata. Więc... Tak, ale możesz sprawdzić, czy też masz taką podatność genetyczną na rakę elita grubego, zrobić badania genetyczne i się dowiesz, czy po ojcu dziedziczyłeś tę podatność. Zachęcam. Sprawdzę. Znaczy Można to zrobić. sprawdzę, czy sprawdzę. O tak. Tak. Yy, bo ja wierzę, właśnie mi się nie dowiedział za... zrobiłem. Teraz mi się przykro. Tak. że się nie dowiedział za wiele, bo jak jakbym się dowiedział na przykład, panie Meller, umrzesz pan tam tego dnia i wiesz, ja takie filmy... Ale tak, nie po... Chyba tak nie ci nie nikt Nie jest to możliwe. To, nie... Nie. Kwestia czasu, kwestia czasu. Tak. Pamiętam... Jeszcze, jeszcze jedno. Pamiętam? No. no. Bo zanim skończymy tą rur... rurkę w tyłku. I ja miałem dwa razy. Za pierwszym razem na żywca tak średnio to zniosłem, powiem. Hmm. A drugim, drugi raz NFZ... Super wszystko opieka, program specjalny. Bardzo polecam, łatwo znaleźć. I jak się obudziłem, to cała sala. Była brak. Nie, nie, nie cała sala, po chwili, po moich pierwszych słowach, leżała ze śmiechu. Bo jak ja się obudziłem, to powiedziałem, czy możemy jeszcze raz? A dlatego, że po prostu dostałem tak miłe opiaty. No nie no, bo to narkotyk no, dostajesz, no, tam. Miałem... Dlatego nie wolno potem prowadzić yy, tak. yy, samochodu. Nawet yy, tam jest śmieszne, że yy, aby nie podejmować tego dnia istotnych decyzji. Tak. <laughs> miałem taki trip w czasie, tego, w czasie tego badania, że się obudziłem, nie wiedziałem gdzie jestem, co się dzieje, tylko po prostu poprosiłem o jeszcze raz, Salwa śmiechu, więc tak, nie, nie Czyli same więc to w ogóle jest o dziwo jest Dzięki, przyjemność. Powiem ci tak, po pierwsze, teraz się na przykład dowiedziałem, to ci mówię konkretnie, mieszkasz w Warszawie, więc nie wiem, jak w innych miastach, ludzie mnie pytali, gdzie? Nie, ja tam napisałem w tym poście, że pozdrawiam ekipę NL-Medu, gdzie jestem no tak. ubezpieczony, i się okazało, że NL med ma deal oficjalny z NFZ-em, Czyli krótko mówiąc, może się zgłosić do NL-Medu, nie będąc pacjentem NL medu nfz z skierowania. A sam wiesz, warunki były jak na amerykańskich filmach. Także... Warunki jak nie na, na WZC. Potem tym względem, deal się skończy jak wszystkie deale, więc na pewno trochę im napędziłem yy, klientów, więc po prostu. Yy, Napędzamy da, więcej. Nie tylko telefon. Nie na... telefon do jego kobiet, po prostu tak, wy wyślę bo... SMS-y i tyle zrobią. Wiesz, z spiekło. Chciałem powiedzieć z dupy jesień W tym kontekście to akurat. Ale dziura w brzuchu brzmi lepiej. <laughs> Także wiesz. No, po prostu mus. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja mam zresztą to zalecone w no. tych badaniach genetycznych. Kiedy? I chyba po 50. No więc wiesz, już. No, no nie, użyj nie, nie użyj programu, czasu. wiesz, użyj tego programu e, NLMedu jako pretekstu. To, to i tak to nie jest od ręki. Powołam się na ciebie. Możesz też. Tak. Wiesz. Oczywiście. Wiesz, to a, tak i tak dostaniesz a... termin jakiś za. Parę miesięcy to, powiesz, jeszcze raz się powołam tak, na siebie. Tak, tak. Nie, ale w ogóle to wystarczy wpisać program tam badania kolonialnego. Tak, to są że To po prostu wchodzisz, zapisujesz, się czekasz, jesteś już w wymiarze. Nie, budzi się, się na podstawówka, bo ty mówisz program dawania, to ja chciałem dokończyć dupy. <laughs> Oczywiście, no. że tak. Jedziemy I w dalej. tym programie są opiaty. Je, no są, tak, dostajesz opiaty wcale całkiem wcale legalnie. Nie, nie wiem, jak ja ty dostajesz opiaty, ja dostałem. Wow. Fajne są. Tam jest jedyny problem, tak naprawdę. Potem robiłeś tego posta na nich, właśnie. No, Widz, widziałem, tak, że byłeś tak. bardzo zadowolony. Tak, tak. No to wiesz, ja, ja, ledwo, ja jeszcze wiesz, jeszcze, jeszcze nawet nie poszedłem do tej sali oczekujących, tylko postanowiłem jak rasowa influencerka. <noise> od razu. Nawet to było bardzo śmieszne, bo jak mnie już położyli na stół, to ja przeprosiłem całą ekipę i powiedziałem. Że nie zwariowałem e, e, i że e, chcę, ale w imię wyższego wyż, celu. W związku z czym robiłem sobie jeszcze foty na tym stole, ale się okazało, że te foty na tym stole z, ze sprzętem wyszły mi gorzej niż potem. <grym> stoi... <grym> z rurkami na łóżku. No dobrze. Y, Łukasz dawaj. Bo tak, to... tak, czyli już jakby dbajcie nie, no, nie ma... o swoje zdrowie, krótko mówiąc. Tak. Tak, zdecydowanie. To Wszyscy... teraz radykalnie zmieniamy temat. temat. Z dbaniem o zdrowie nie ma wiele wspólnego. Ty subskrybujesz kanał sportowy, czy kanał zero, czy jedno i drugie? Jedno i drugie, no bo subskrybowałem kanał sportowy, mm, a... E... I nie odsubskrybowałeś? Nie, dlaczego? Nie, nie, nie. Ja raczej niczego nie odsubskrybowuję, a już na pewno nie, nie piszę, to koniec, przestaję obserwować, wiesz. E... <laughs> e, przestaję obserwować, jak mi ktoś, wiesz... Nigdy nie zrobię zakupów w Ikei. Ta, 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 ta albo tam w Lidlu, albo w czymś. Patrzę na, patrzę na poziomy właśnie, czy mamy. Nie, czy nie. nie no, Marcin się rozkręca. Nie. Tak, rozkręcasz. <ākakerálise> ja nawet pójdę, sprawdzę kamerę, bo tak się zacząłeś prostować, że nie wiem, czy mnie nie. Nie, wchodzi. nie, spokojnie. Tutaj wiesz, tańce muszą być, no. <głodżany> no ja, wiesz, ja tak bym wiedziałem, muszę troszkę poprawić. Dobrze. Jest wiek, taki dowcip z brodą. Nagrywam. do yy, 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 katastrofa statku i yy, yy, się uratowało tylko dwóch starych Żydów. Ich yy pytają. Jakżeście dopłynęli do brzegu? Nie wiemy, rozmawialiśmy. <grym> Lubię. No to świetne, tak. To jest takie właśnie wywiadowcze. Tak. No dobrze. Mogłoby być też o Włochach. Oczywiście. Tak, 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 tak. Tak. Czyli subskrybujesz jeden i drugi kanał. Nie, nie, tak, ja dużo rzeczy subskrybuję. Mam takie czasami opory przed jakimiś. Ym, Mm, ale to nie subskrypcja, bo tego nie robię na, przed na jakimiś profilami, które wydają mi się bardzo niefajne, a jednocześnie ciekawi mnie, co tam się y, znajduje. No. I, my, I mam takie, oczywiście to nie ma żadnego znaczenia, ale tak jak poważnie traktuję swój głos wyborczy, tak jak milion y, głosów, tak poważnie traktuję te swoje lajki bądź y, nielajki. W związku z czym y, czasami y, właśnie. Przydałoby mi się followować jakiś profil, e, ale tego nie robię. No. Żeby, żeby nie wyszło, że wiesz. Że followuję. Że, followuję. <laughs> że można to wszystko sprawdzić. Są takie, wiesz, jakieś dylematy wzięte z dupy, po prostu nikt na to nie zwraca uwagi. bo to są chore czasy, wiesz? Chore czasy, wszystko było takie w było moim przypadku kiedyś. to wiesz, to mogłoby być wyciągnięte, że wiesz. Że o, o, nie chodzi o lajkowanie, bo nie lajkuję niczego, czego bym nie... mhm. się wstydził. Natomiast chodzi bardziej, że, a wiesz, bo, bo dzisiaj można oskarżyć człowieka o wszystko, tak? Można. A byłeś, byłeś na dywaniku stanowskiego? Bo widziałem w komentarzach, że jesteś wzywany. że już... Nie znaczy, stanowski jest wzywany, żeby cię wezwał? Słuchaj, e, wiem. Chodzi o to, że e, to jest bardzo śmieszne, że, że mi Nikowczydnę robię, tak? Nie, to jeszcze do tego dojdziemy. Czego ty tam nie robisz, to wiesz? A, my czytaliśmy wiesz co? Te Ja ci powiem więcej tak. Ja tak ty. rzucam okiem na te mm, komentarze i wiem mniej więcej, co się dzieje. Ale żeby, żeby no jednak dbać o zdrowie psychiczne, to zwłaszcza, że wiesz, że w przypadku, zwłaszcza teraz trzeciego śniadania na kanale Zero, to jakby zjeby idą naprawdę, znaczy często przerabiałem to, że dostaję łomot z jednej i z drugiej, ale w tej chwili natężenie tego, Naprawdę, że kiedy za te same treści, za te same wypowiedzi, to jeszcze nie moje, tylko na przykład moi gości, jest jedni, że to wiesz, Michnikowszyzna mi, TVN0, jakieś lewackie zjebanie, wiesz i tak dalej, a drudzy, że to wiesz, pisowska propaganda, ile Ci Kaczyński płaci, no, wiesz, znaczy jest to jakby mentalność sekciarską, to ja mam y, rozpoznaną od dawna, że znaczy, hmm. stopień zrycia ludzkich psychik z powodu y, polityki, wszystko znam, ale przyznaję, że jest to, yy, czy prze, inaczej, przerabiałem gorsze rzeczy w sensie y, y, poziomu na przykład hejtu, to by ogóle nie tak? ale y -hmm. surrealizm tego, że za, za te same słowa, daleko nie szukając, no, no, jest tak, że na przykład dla tych prawicowych krytyków, w zasadzie wszystko, co ja nie wiem, co jest na, yy, co nie jest yy, jakąś ultrakonfederacją, jest lewactwem. To jest nieprawdopodobne, wiesz. Wszyscy są lewakami. No i ty. No tak, no ja jestem, jestem totalnym lewakiem. A, a z drugiej strony, wiesz, jest mental taki inny, dla którego zastanowisz się, czy naprawdę grzebanie CPK tak od razu to jest najlepszy pomysł, to wiesz, ile ci zapłacił Kaczyński, ty pisowskie ścierwo i tak dalej, i tak znaczy, dalej. powiem tak, no stopień zjebania ludzkich umysłów jest po prostu nieprawdopodobny, no i mm, Hmm. znaczy nie mówię rzeczy jasno wszystkich, ale po prostu to, o czym, o czym no mówimy. I, no i cóż, ja wychodzę z założenia, być może odpowiem na kilka pytań naprzód i zaraz się zamknę. Właśnie, Co mi zresztą nie będziemy piszą mieli często, pytań. często ludzie, na przykład tacy, tacy normalsi, którzy wchodzą w sekcję komentarzy i nie wierzą własnym oczom. I, 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 oni, i oni dają wyraz zdziwieniu, że mogą być aż tak wzmożeni Jakoś emocjonalnie, ideowo, politycznie ludzie, ale i czasami ci normalsi, i czasami sam sobie mówię, że wiesz, normal, piszecie anonimowe komentarze albo nie anonimowe, tylko tam ty chuju, ty wiesz, to już upadek, to już się... koniec. Koniec, wstyd i tak. No, no nie, no przecież kto normalny takie rzeczy sadzi, no. Co prawda, jak pogrzebaj to się okazuje, że sadzą, no bo ja lubię te historie. Jak ktoś naprawdę komuś, mówię na przykład, nie wiem, ktoś znany albo nieznany się zaparł, że wytropi jakiegoś hejtera. I się okazuje, że to nie wiem, miła nauczycielka z podstawówki, wiesz, wcale nie jakaś gimbaza, która siedzi tam, wiesz, między tymi. Też jakby musiał codziennie sprawdzać, wiesz, wypracowania, to bym oszalał. W związku z tym tam klepie jakieś, wiesz, hejterskie komentarze albo wiesz, szalone teorie. Znaczy. Wiesz, normalni ludzie nie, 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 no nie piszą. No, najwyżej, wiesz, coś komentują. Co więcej, kiedy widzą, że na przykład szambo się wylewa, mm, takie albo inne, no bo to nie ma znaczenia, liczy się, wiesz, liczy się poziom szambiarstwa, a nie, a nie tam treści, to po prostu nie chcę zabierać tam głosu, zwłaszcza, że wiesz, że ci zaraz napadnie, wiesz, kilku świrów, i tak dalej, i tak dalej. Więc. Y, 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 to jest oczywiście temat jeszcze szerszy, bo na przykład o ile bardzo mi sprawia przyjemność robienie tego co robię, czyli głównie rozmawiania z ludźmi, no bo to jest trzy czwarte moich, no nie, powiedzmy dwie trzecie to są rozmowy z ludźmi, na trzecia to jest czytanie książek, tak, i oglądanie filmów. No to o ile to jest y, wspaniałe, to, y, to, y, no to jest ta druga strona, czyli y, Czytanie bądź nie tych, tych, tych komentarzy, no jest to wieczny, odwie, no nie odwieczny, tylko od kilkuletni, od kilkunastoletni dylemat, co z tym fantem mm, zrobić. Ja? Przykład... No ja widzę, że ty czytasz, bo czasem odpowiadasz, ale jest też strategia no. takich, którzy w ogóle nie czytają, yy, no pewnie no środek jest, jest najlepszy. Nie? Pytanie, czy tacy są naprawdę, czy no. tylko tak mówią. To inna sprawa. Są tacy, bardzo szanuję, na przykład moim idolem w tym sensie jest Jakub Żulczyk, pisarz polski, który się napierdala po prostu tak, ale wiesz, on ma jeszcze ten nerw, ma tą swadę i po prostu jeńców nie bierze, idzie prosto yy, i wiesz. <gulse twisting> wspaniałe, wspaniałe. Tylko to czasami do tego też psikę mocno jak Andrzej Duda. Ale wiesz, też trochę czasu trzeba mieć. Nie, wiesz, on jest... Kuba jest pracoholikiem, wiesz, pracuje bardzo dużo, więc ma czas na... Na przyjemności. Nie odbywa się to kosztem jego twórczości, bo po prostu... Nie, jest ciągle tak, prawda. Nie wiem, czy ma rodzinę, co prawda. Ma rodzinę, ale wiesz, ma, daje radę. Więc jest druga szkoła, która faktycznie nie czytać, znaczy... Nie tak to nie wiesz, bo nie no siedzisz tak. w głowie. Nie komentować. No, na przykład tutaj y, y, moja moja żona ma taką w zasadzie ultra podejście, że ona niczego nie komentuje i mnie zawsze powstrzymuje od mm, komentowania. Mm, że y, nie karmić trola, nie dać się prowokować, olewać i zawsze też jest, ja jej, na przykład jak pisałem felietony, wiesz, dawałem do, do cenzury, znaczy tak. raz, żeby nie ustrzegał przed, przed jakimiś gównoburzami, co jej się nie zawsze udawało, ale też chodziło o to, że ona po prostu jest wolniczką, wiesz, mniej przymiotników, że, znaczy ona po prostu wie, że, kiedyś pamiętam piękna hmm. fraza pułkownika Dziewulskiego, że olać kogoś strugą ciepłego moczu i, znaczy to jest fraza Dziewulskiego, ale sens tego, co Anka mówi, jest mniej więcej ten sam, to znaczy, że zamiast się Napieprzać z kimś, kim na przykład gardzisz. Olej go. E, jest to w pewnym sensie. E, znaczy, są to dwa moje ideały. Z jednej strony żółczyk, ja. Z drugiej strony po prostu wyniosła struga ciepłego moczu. Znaczy, twoja małżonka zawsze nam się wydawała roztropniejsza od ciebie. Tak, niewątpliwie. I rozsądniejsza. No tak, w ogóle. Może to jest w ogóle przypadłość małżonek, nie tylko twojej. Generalnie no, tak myślę. No. no tak. Generalnie tak myślę. Pantoflarze są. Ale w, 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 zaczęliśmy od w, komentarzy. Tak, tak, tak ale, ale ja wypisałem parę, bo poza tymi oczywiście, Dawaj. które wymieniłeś, to, y, to wypisałem oczywiście Warszawka, no ale tak. to taki klasyk. Towarzystwo wzajemnej adoracji tak. bardzo często. Zero obiektywizmu i tolerancji. Fajno polactwo, to też jest... Fajnopolactwo, tak, takie. Jest inna, Lizanie się po tyłkach, to już przerobiliśmy właściwie na samym początku. <śmiech> <śmiech> TVN Light, No i nie wypał, no ale... Bo to takie kulturalniejsze wypisałem, A, no bo tam, przecież tam, nie będę nie. wypisywał jakichś tutaj... Wiesz co, jeszcze, słuchajcie, tylko nie wiem, czy w razie czego wytniecie... Zrobiłeś screena najlepszego. Słuchaj, ale to niezwiązane akurat no. z... Y, nawet wrzucę, akurat wrzucę pościka, bo to jest tak śliczne, ale u was jest prapremiera tego, Poczekaj, bo jest. A jest, słuchajcie. Wrzuciłem posta na Face'a. Świetna książka Jerozolima zresztą wyszła autora Matthew Teller. Teller. Jakby o historii z... Przez WL. Przez dwa L, M Teller. <laughs> Polecam serdecznie. Bardzo ciekawa książka, nawet na dzisiejsze czasy, bo e, z jednej strony autor jest e, e, brytyjskim Żydem. E, są, się dowiedziałem od księdza so e, przypom przypomniał ksiądz Sowa, że e, potomek e, e, burmistrza Jerozolimy. Z drugiej strony książka jest uważana przez wielu recenzentów za antyizraelską, a przynajmniej izraelsko-sceptyczną. Dobra. Mnóstwo fantastycznych historii, bo to jest opowiedziane przez mieszkańców, tak? W związku mm -hmm. z czym większość mieszkańców Jerozolimy, tej starej Jerozolimy, są Palestyńczycy, w związku z czym głównie to jest e, głos palestyński. No i dobra, piszę taki tekst neutralny. I komentarz Krzysztof Łaskowski, który ma na profilu oczywiście Wąsika i Kamińskiego. Na profilu aż. I komentarz. Ty jest Beku, będziesz pisał o Ziemi Świętej to chore. No kurwa, wymyślilibyście coś takiego. W z czym Ale rozumiem, zobacz, to... wszystko i na temat, jest ale... zamiecione. Tak, tylko że specjalnie to przytoczyłem, bo chodzi o to, czytam tysiące tych komentarzy, wiesz? Ty kurwo, ty tam pisowska, kurwo, platformerska, kurwo, jakaś tam kurwo, lewacka, kurwo, taka kurwo. E, Powiedz mi, jak będzie za dużo kurw, to wiesz, to przerwę. Tak, tak, już. Nie e, to. Ale wiecie, ale to jest, Ja to wszystko przerabiam, to wszystko wiesz, to jest, Wszystko, ale to. A wiesz, ty jest w że... Jak, ty z beku, nie będziesz pisał o Ziemi Świętej, to chore, wiesz. Ale ile w tym treści jest? A, no wiesz, tak, tak. pochylmy Krzysztof, się nad tym człowiekiem. Krzysztof Łaskowski po prostu wiesz. Pozdrawiamy, tak, serdecznie. Na, na... pewno napisz jakiś ciekawy komentarz. Pewnie nie jest Krzysztofem i nie jest Łaskowskim. Ale... My też będziemy sbk kami nie ma znaczenia, że wiesz, co, z nas ja tam, nie miał Ja e, zajrzałem być. z ciekawości. Akurat Krzysztof Łaskowski to jest chyba prawdziwa. A, a, e, prawdziwa postać. postać. No wiesz, jest domny z Wąsika i z Kamińskiego swoją drogą, wiesz, to też bardzo mi bliskie postacie. Bo z, z Wąsikiem chodziłem do liceum. No Właśnie, Z wąsikiem. No, no, ja, ja, z kamińskim. Ja na pamiętam, że kiedyś jak potrzebowałem telefonu prywatnego do Mariusza Kamińskiego, bo był jednym z bohaterów mojego filmu to zadzwoniłem do ciebie, a to a, do Maria, proszę. <laughs> ja z kolei zadzwoniłem, ale wtedy to było jeszcze przed dojściem PiSu do władzy. Temat, Temat Jacka Kaczmarskiego. Tak, zadzwoniłem i powołałem się na ciebie bardzo. W sumie to było miłe spotkanie. Ja to nie, nie być jestem, Dawno, nie? Ja nie jestem... Tak, dawno. Nie. nie jestem fanem tego pana, ale... Jak nie? No Aaron, no nie... <laughs> No, nie. nie Ta ściema tutaj ściema tutaj, boi się, że gdzieś silni razem dojadą. Nie, no, przyjdźmy no, się. Opowiadałeś mi o tym dniu zdjęciowym. Ogóle, to jest w ogóle taka opowieść po, na, na poza anteną. To Zdecydowanie. No właśnie, <laughs> właśnie do tego dążyłem, to, ale to, tak to, nie, nie, to, nie to, byłeś zachwycony wcale samym nagraniem. Nie, to dobrze wyszło, ale okoliczności o, były ciekawe. Właśnie, o, o, to okolicznościach, o okolicznościach kiedy indziej, natomiast to, to nagranie wyszło dobrze. Akurat w tym filmie. Y... Mariusz Kamiński zabiera głos obok Agnieszki Holland. O czym? Obok Agnieszki Holand. Są, jako... no Są po sobie, tak. Także to... A co to był za dokument? O Gintrowskim filmie. A o Gintrowskim, faktycznie. A Gintrowskim, nie Kaczmarskim. O Gintrowskim, nie Kaczmarskim. właśnie się dziwiłem, jak... faktycznie Gintrowski. Tak, tak, tak. O... Mówiłem o Kaczmarskim. Nie wiem. Gintrowski, Przemysław Gintrowski, tak. Swoją drogą pamiętam, jak dzwoniłem do Gintrowskiego. Czyli, czyli jesteś ubekiem. Za, zaprosić go do. E, do no się... tak, bo mamy prywatny numer do, do Mariusza Kamińskiego. I zmontowałeś to z Agnieszką Holand. W no. Tak, tak. No. No. Teraz powinieneś to przypomnieć. No, to, to by było. Stary. A jeszcze lepsze było to, że ten film trafił. Na półkę, no, ale to już później. nie, klasyczne. To jest inna historia. Do, do Gintrowskiego, yy, jak robiłem drugie śniadanie mistrzów w 24 i on powiedział, że, yy, to też trochę a propos was, yy, on powiedział, że sorry do, do TFN 24 to nie, ale bardzo chętnie udzieli wywiadu do Playboya. I ja wam wtedy to no. wrzuciłem, a wyście leniwi jak zawsze i ja se robię. On no. zaraz potem zmarł. Okay. Bo już chciałem się zaperzyć i byśmy, powiedzieć, nie, 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 nie. że nie znam tematu. My byśmy z wielką chęcią zrobili Nie, tam był, była duża podjara, tylko że nie, nie było, ale to wiesz, to sam biorę na klatę, bo to przecież ja byłem naczelnym. Tak. Nie, nie zrobiłem natychmiastowej mobilizacji, bo to było na zasadzie, a super, to mamy wiesz, mamy w planach. No i, mamy czas, a czasów nie było. I, i wiesz, czasów i się rypło, no. Wracając prawda. do kanału Zero. Tak, no. dobrze. No. Dobrze Wam się pracuje z Krzysztofem Stanowskim. Znaczy mówisz Wam w sensie. Tobie tak, i Royal Krzysztofowi. Wee. Royal łaski. Słuchaj. Dywanika nie było. Nie, no gdzie tam. Ale wiesz, bo ja przeczytałem tak, bo parę bardzo poważnych intelektualnych opracowań medioznawców przeczytałem. To jest niesamowite, że się pochylili nad Twoim programem i nad kanałem Zero i nad Krzysztofem Stanowskim. No i co, co, no, co ciekawe. W, no. czytałeś? I oni tak, oni, no. To jest parę tekstów, ale mniej więcej refren jest taki, że dają wam na współpracę pół roku. A tak, to ja jeden taki czytałem. takiego. No ale tak. no, to się powtarza. Potem macie, macie się rozejść, bo jesteście inni, bo inna kultura, bo inne dziennikarstwo, tak. bo, bo nie pasujecie do siebie. Słuchaj, no. znaczy, to jest oczywiście jak wszyscy ciekawy głos w dyskusji. Jest, y, to jest y, możliwe. Teraz po kolei. Y, ze stanowskim. Spowiedź, spowiedź ze Stanowskiego to jest niesamowite. W tej chwili wiesz, no. e, e, ostatnio widziałem taki tekst, w zasadzie był o czymś innym, ale dodali a o Stanowskim i w lidzie Stanowski. Wiesz, po prostu taki clickbait Tak, po prostu Mówię, Klasycznie. rozmowa o pszczołach powinna być zatytułowana Jaki jest stosunek Krzysztofa Stanowskiego do pszczół? I mhm. jedziemy. Ale w, wy zapraszaliście Stanowskiego zanim to było modne. <laughs> to tak, tak. To prawda? I, 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 I był tu przecież u Was. I, Mamy nadzieję, że będzie o tym pamiętał i da się zaprosić. A, kiedyś będzie jeszcze pamiętał. raz? Będzie pamiętał, bo po kolei. O Stanowskim to ja usłyszałem pierwszy raz, jak. Poczekaj, co to była za wywiad Rzeka, On zrobił z Iwanem, piłkarzem, nie. Książka. Z no? Andrzejem. Z Andrzejem, nieżyjącym. Yy, no i to była to rewelacja. Pamiętam, że napisałem felieton do Wprosta albo do, do yy, Newsweeka, bo to była jedna z najlepszych sportowych książek, jakie czytałem. No, to było tak, bardzo o... szczera, bardzo. O Jezu, ale mocne, ale wiesz... Mm, Okej, okay, okay, trzeba mieć yy, Iwana, no ale też trzeba tak. umieć to ubrać w sumie. Yy, no i się dowiedziałem, to jest jakiś wiesz, wtedy małolat, który w ogóle zaczął pracować jako 15-latek, piętnastolatek w przyglądzie sportowym. Potem on do mnie zadzwonił, jak byłem naczelnym Playboya, potem w wyniku jakiejś fuzji korpo zdarzyło się tak, że prawa do jakiejś jego książki zostały przy, przy w Markwardzie, w wydawnictwie Markward i on nie mógł się dobić tam do szefów. I ja wtedy właśnie, już wiedząc, kto to jest, no bo jako, wie, że mi się ta książka bardzo podobała, poprosiłem prezesa Ziębę, którego pamiętacie, Tomka, jeżeli ktoś ogląda, pozdrawiam Tomek, pozdrawiamy Tome, biażamy, Beata. Nieśmiało pozdrawiamy. <laughs> Pioska, tak. Więc e, poprosiłem Tomka, czy mógłby e, te prawa uwolnić. Nie ma sprawy i tak dalej. Minęły lata i przy okazji, e, jak wychodziło właśnie dwa lata temu, jak byłem u was i wychodziła Czerwona Ziemia, to wtedy. W, w, mm, to było wtedy czy wcześniej? Poczekaj, 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 poczekaj. Nie! Wcześniej. E, przy okazji. Zaprosiłem go do drugiego śniadania, Miszu. I on przyjął zaproszenie. E, napisał na Twitterze, że będzie w drugim śniadaniu. I wtedy dostałem telefon Stefan 24, że. Nie, 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 tak się nie bawimy. Tego pana nie. Tego pana nie wpuszczamy. Ja? I. Ale dlaczego? No i właśnie to jest doskonałe pytanie, jak odpowiadał Leszek Maleszka. <laughs> <laughs> Było tak. Oni, yy, yy, zacząć od końca, czy od początku? Od środka. Wersja oficjalna. Zaczęliśmy od dupy strony, więc... Tak, <laughs> tak, dupy. Tak. Nie więc tak. zacznę od tego, jaką wersję podałem, yy, podałem wtedy publicznie. Podałem wersję, że Stanowski jest twarzą bukmacherki, Um, więc y, nie może być gościem w TFN24. Taką wersję ci podano. Nawet nie podano. To była wersja negocjowana, bo okay. zaś cofniemy się, powiem, jaka była wersja prawdziwa i jak doszliśmy do wersji Bukma Herce. Y, na co Stanowski to wyśmiał, mówiąc, Dudka też nie zaprosicie, y, Jurka Jerzego i tak dalej. Znaczy nie do mnie, bo on y, 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 od razu powiedział, stary, okej, okay, rozumiem, że jesteś. W, Kujowej sytuacji yy, yy, podajesz mi jakiś, wiesz, bajko pisarstwo, i tak dalej. Także yy, nic osobistego, natomiast O Jezus natomiast gdzieś tam napisał publicznie właśnie, czy Dudka też nie zaproszą i dalej. Naprawdę była taka, że go po prostu nienawidzą tam yy, w TVN. Już nie, wtedy. Bo to przecież tak, było. Tak, w te, ale naprawdę lat temu. Te, te czysta nienawiść. Ja nie wiem, z czego do końca. Ale ja, ja pamiętam, że aś mi się tam któryś z szefów zapowietrzył wiesz na samo nazwisko. A który to był rok? To którym to był szef? To, <laughs> to był. Nie, nie, nazwiska nieważne. To słuchaj, no to był musiał być 20 albo 21. To jeszcze przed tym Stano Stano tak naprawdę. Tak, tak. Wiesz co, prawdopodobnie. I on... na co ja. Ale wiesz, ja widziałem reakcję na, na, na staną taką firmę. Wiesz... Natomiast na moje pytanie, że on nie jest dziennikarzem. Ale nie w tym sensie, bo wiadomo, że nie ma żadnych papierów na dziennikarstwo, ale w tym sensie, że robi coś tak. Nagannego, że nie można go nazwać dziennikarzem, w związku z czym nie można go zaprosić do fajne Nie jest tak? Nie wiem. E, a a słuchaj, chodziło o weszło wtedy, a co to? Chodzi? Nie wiem o co no chodziło. E, no. do prawdopodob... ma coś innego, coś, nie, co ale dziś znacie, znacie ja. Stanowskiego, to znaczy w sensie stwórczości publicznej. No Stanowski się napierdala ze wszystkimi. No tak. W związku z czym być jest może nawet lepszy niż Żulczyk. Oj tak, w związku z czym podejrzewam, że ani badałem tego, bo naprawdę mnie to średnio interesuje, że wiesz tam przysrał temu i owemu, przejechał się po. Dam wam przykład potem. Szybkie tweety poszły, no tak. No poszły tweety, wiesz, coś tam napisał, wiesz, i, i tak dalej. Jestem, że wiesz, Stanowski ma takie podejście, że się napieprza, ale potem na przykład jak go Lis zaprosił, to poszedł, to poszedł, do, tak. poszedł do Lisa. No a w TVN24, I się dalej napieprzają. A w tvn 24 nie, nie byli tak wyluzowani, wiesz. I potem była taka charakterystyczna sytuacja, że dział promocji. Mi jak wychodziła Czerwona Ziemia, mój debiut powieściowy, to ja sam chyba spytałem ich. Już nie pamiętam, czy, czy nie załatwiliby mi, wiesz, rozmowy w, w kanale sportowym, bo już wtedy, znaczy już, widziałem, co się dzieje. To znaczy, że. Często spotykałem jakichś ludzi, którzy jakby kontakt w ogóle z mediami, jako takimi, to był kanał sportowy, tak? Nie w tradycyjnych mediów, i tak dalej. I pomyślałem sobie, że fajnie by trafić tam, nie wiem, do 30-latków, wiesz, czy tam 40-latków, zupełnie innych, i tak dalej, i tak dalej. Potem też widziałem, wiesz, jakie mają zasięgi, i wszystko. Okej, okay. dział promocji to załatwił. I tutaj jest zawieszenie na chwilę akcji. I mamy warszawską premierę, e, warszawską premierę e, Czerwonej Ziemi. No i tam przyszło trochę osób, e, między innymi z TVN-u. Mhm. E, I zeszła w którymś momencie rozmowa na, e, na to, e, kto pierwszy wyleci w powietrze z nas, na pytaniu o naszego kolegę, co kilka lat jeździł bez prawa jazdy i yy, yy, również przez kilka lat nie płacił podatków, a generalnie poucza innych w sprawie przestrzegania prawa. Idę następnego dnia do Stanowskiego. Pierwsze pytanie: Ty, a wy w tym te to wszyscy jeździcie bez prawka jazdy i walicie yy, państwo na podatkiem? Nie, no błagam, nie, nie, nie. I wiesz, i czujesz, aż się pocę, bo tak. Ten wie z uśmiechem, ale w rozumieś, tak, wiesz, wiesz, taki stanowski, w wersji rekin po prostu na polowanku. Z drugiej strony, to nie chodzi ani o tego kolegę, ani o TVN. no zawsze miałem zasady, wiesz, nie, wiesz, o swoim miejscu pracy spoko i lojalnie, no co miałem powiedzieć, znaczy, wiesz, to była sytuacja niemożliwa, no bo przecież nie mogę, no, nie mogę bronić. Yy, yy, bo to się nie obrony To, to jest nie. nie do obrony. Z drugiej strony, no nie mogę strać y, y, we własnym gniazdo. gniazdo. Więc się wiesz, wije, wieje się jak piskorz. Y, 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 i Ale słowa ja mówię, ja mu wprost mówiłem, Krzysiek, no nie oczekuj ode mnie, że będę jechał po y, koledze z pracy. No, no nie ma. Mówię, ja mam prawo jazdy. Jeżdżę z prawej miasty, zawsze płacę podatki, jestem wręcz przeczulony na punkcie tego, żeby mnie skarbówka nie dojechała. Tyle. Nie odpowiem ci więcej. A on mówi, aha, aha. No, to, to. A słuchaj, ale ta jest. Ile... Słuchaj, byłem naprawdę mokry. Ale naprawdę byłem mokry. Muszę jak to się... obejrzeć jeszcze raz. Ale zobacz, jak się skończył ten wątek, albo wcześniej, bo już nie pamiętam, ale to do mnie, nie, a czemu mnie wtedy wypieprzyliście z drugiego śniadania? Mówi, nie, jeszcze... nie, 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 nie. To był koszmar. Poszedłem na miłą rozmowę o moim debiucie powieściowym i po prostu, i po prostu wiesz, tam. W piętna... No, hate park w końcu. Nie, wiesz. No tak, ale wiesz, ja kompletnie nie wziąłem tego pod uwagę, byłem kompletnie nieprzygotowany na ten rozwój sytuacji. Ja się spodziewałem, że temat tego, wiesz, no. bez prawka jazdy i, i podatków, to zrobi na przykład któryś z polityków, zwłaszcza pisowski, mhm. którzy, wiesz, w studiu zapytany, a wy tam łamiecie prawe. my? To może spójrzcie na siebie, tak? Nie, padło na mnie, wiesz. I słuchaj, w tej rozmowie w którymś momencie a z piłem tak dużo wody. Napij się, napij. My też że, mamy pytania potem. Że mi się zasiało lać. No i nie wiedziałem co zrobić. No i tak pytam, tyks, a tu u ciebie tak można sobie tam... Nie iść pan. No więc ja śledwie poszedłem. No, to od razu te komcie tam, wiesz, Pudrowanie Nochala, wie tam no, Tutaj Nicholson na Oscara. Wiesz, więc wiesz, jak wracałem i widziałem te komentarze, to w ogóle. Słuchaj, to, że ja to przeżyłem. No dobrze, ale to może nie zrobiło źle Czerwonej Ziemi akurat. Nie, zrobiło wybitnie. Więc właśnie. Zrobiło wybitnie. Idziemy dalej, pamiętam pytanie. To, tak naprawdę, wiesz, jak to u mnie. Poszedłem w dygresję, powieść barokowa. Ja, my już nie, nie pamiętamy tego, pytania, spoko. Hmm, zrobiło świetnie, bo na przykład widziałem, że. Tacy zupełnie ludzie, których bym nigdy nie podejrzewał, eee, ym, czy prosili o książkę, czy coś komentowali. I, ym, I na moje pytanie, bo zawsze mnie to interesuje, a skąd wiedziałem? Z kanału sportowego od Stanowskiego, wiesz? I tego, nie, nie, to w ogóle wiesz. Rebel. I tu mamy ym, przesunięcie akcji. I kiedy Stanowski, chyba niczego nie pomijam, kiedy Stanowski, a wiem. Kiedy odchodziłem, odchodziłem z Stefan 24, um, zadzwoniłem do Stanowskiego e, z pytaniem, czy by się spotkał, wiesz, na kawkę e, i, e, i, i poradził, wiesz, um, co dalej. Um, w sensie zakładać własny kanał, nie zakładać no własny tak. kanał. No i się spotkaliśmy w Galmoku, pogadaliśmy. Powiedział, powiedział to, powiedział tamtą. I potem minął kolejny czas, ja już byłem rozkręcony z Meliną w mm, i chciałem go... A, Meliną. I wtedy... Meliną. 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 <grym> I byliśmy... A, a, a wtedy poszła wieś chyba, że on zakłada to zero. I po prostu zadzwoniłem do niego, oczywiście nie odbierał i, i wysłałem SMS-a z pytaniem, czy przyjdzie do Meliny. I on... I on odpowiedział, że do czasu startu zera, a było to jesienią, nie, nie udziela żadnych wywiadów, że pierwszego wywiadu udzieli sam sobie na znaczy w sensie na własnym kanale. Ale że jest sprawka pogadajmy. No i po prostu przyszedłem znowu Galmok, wiesz. Dlaczego Galmour? To jest ma biu, Biuro miejsce. obok. Ale oni tam wiesz. Oni, on, jedni one, byli znaczy blisko, słucham zmienia, zmienia firmy, ale zawsze krąży wokół Galmoku, tak, bo tak. tam weszło i, i kanał sportowy byli tam z jednej strony, tak. a teraz te studia są na wołoskiej, tam okay. przechodzi, mijasz Lidla i wiesz, i jesteś. No i wiesz, i na ten, i na rozmowie po prostu od razu powiedział, wiesz, rób ten. Śniadanie Rób po mnie drugie śniadanie. Mhm. Mm. A ty, właściwie dlaczego ten twój, Dlaczego nie ciągnęłeś tego swojego kanału? No bo mogłeś powiedzieć, słuchaj, Stano, no, ja, ale... ja jednak zostaję na stanie. No nie ja, na swoim, ja, ja, ja nie. kanał zawiesiłem wcześniej. No wiem wiem, ale. To ja mam, to ja mam inne pytanie. Czy tak. drugie śniadanie, bo trzecie robisz u Stanowskiego. Czy drugie śniadanie Malera to było dla ciebie ciekawą przygodą i było... doświadczeniem, czy jednak porażką? Było y, wszystkim. Było świetną przygodą. Znaczy nie, przygodą nie. Było świetnym doświadczeniem. Było też takim weryfikacją rzeczywistości. To znaczy ja przed startem kanału rozmawiałem, wiesz, z kilkoma osobami bardzo różnymi. Właśnie Stanowski, tam nie wiem, Maciek Dąbrowski, Człowiek Warga. No, w zasadzie każdy, kto Kogoś tam na myśli, a coś robił, wiesz, w, w internetach. I pamiętam, że naj, taką najczarniejszą, z Darkiem Rosiakiem, który akurat Aha. bardziej Spotify, wiesz. E, i, o, I w sumie najczarniejszą wizję mi przedstawiła Magda Mołek. I jak się okazało, to była najprawdziwsza <noise> wersja. A teraz, mój błąd był, mm, ym, Yy, mój błąd był taki, że ja pojechałem za szeroko. Po prostu. To znaczy, że yy, zbyt bogato. Bo jakby liczby, w sensie wyniki. Yy, ja się spotkałem z takim człowiekiem, Artur Kurasiński, którym jest nim, wiesz, tam nowe technologie, właśnie świat yy, mediów społecznościowych. I on. Yy, on mi mówił, że ja powinienem z tym moim ym, przekazem, z tym co ja robię, to celować tak w, y, w 30 tysięcy subskrypcji w jakimś tam czasie, tam pół roku no. czy coś w tym stylu, y, może dłużej, y, albo uśrednione 30 tysięcy oglądalności. On mówi, to jest program, to jest elitarna treść. To nie jest, wiesz, to nie jest pop, to nie jest Masuwa, to jest no, wiesz, dla ludzi tam wykształconych i znaczy wykształcone, no nie, nie trzeba mieć wykształcenia, ale w każdym razie. Kumatych. Podział 30 tysięcy. I w zasadzie, to się szybko... Yy, 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 znaczy, w momencie, kiedy tam zawieszałem, to miałem, powiedzmy, 27 tysięcy chyba subskrypcji, ale to by pykło za chwilę. Natomiast te wyniki, wiesz, oczywiście jak robiłem, na przykład zrobiłem drugie śniadanko o, o depresji, no to miałem 20 tysięcy, ale jak było tam jakieś, wiesz, bardziej polityczne czy heheszkowate, to było, wiesz, tam 40, 50 yy, yy, hmm. i więcej. Czyli było dobrze. Natomiast błąd polegał na tym, że zamiast zrobić tak jak wy, Skromnie. Skromnie, w czarnych koszulkach, grzecznie. Serio, ale mówię zupełnie poważnie. No to ja wiesz, czwórka, gości i tak dalej. I yy, wpłaty z, z, ze zrzutki były super. Dlatego że mm, w, 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 tam w, doszło do, do 10 koła. Miesięcznie, no czyli wiecie, w wariancie skromnym, Tomek Sawiszyński ze swoim super podcastem, on właśnie, nie śledziłem ostatnio, ale jak sprawdzałem, to właśnie mniej więcej tyle ma, no to ty, wiesz, robi sobie podcast, ma na życie, jest, jest pięknie, prawda? No tylko, że ja byłem niewolnikiem tego, co wymyśliłem, licząc też na to, że będzie kombinacja Władze zrzutki i że znajdę jakiś sponsorów. I tu Magda ostrzegała Mołek, że tam sponsorzy, ale to może potrwać rok, wiesz, będą się oglądać, wiesz na dwie strony, mm -hmm. na pięć stron i tak dalej. No i szybko się zorientowałem, że w wariancie. Yy, szybko a, a... się okazało, że dopłacasz. Tak. No i tyle. No. Czyli. Przeinwestowałeś trochę. Tak, tak, mhm. tak. No i, a, a zrzutka nie była twoim zdaniem, błędem. Bo zrzutka często kojarzy się, wiesz, zbieramy na choroby tak, dzieci. Ale i nagle to, to nie tyle zbieramy było błędem, na Melera. Tam nie? była jeszcze inna sprawa, wiesz co, ja, jak miałem napisałem na Facebooku, że mam zamiar coś takiego zrobić. Szef zrzutki był pierwszy, który się odezwał. Co mnie miało te znaczenie, wiesz, jakieś no tak. takie. Ja lubię takie osobiste relacje. Oczywiście odezwali się też ludzie z Patronite. A. Problem polegał na tym, że chwilę wcześniej Patronite został przyjęty przez wirtualną Polskę, a ja miałem w swojej burzliwej karierze zawodowej kilkumiesięczną przygodę z wirtualną Pamiętam, teraz mi się to. Tak jest, tak. Było. No słuchaj. Ja się bałem po prostu, że wiesz, ludzie z Patronite'a mi mówili, Panie Marcinie, w ogóle my tu. Znaczy. Zapewniali, że administrują się niezależnie i że mi naprawdę chcą pomóc, i tak dalej, i tak dalej. A ja po prostu po, swoich, po swojej przygodzie bałem się. W związku z czym. Od patronite. Patronite. znaczy w wirtualnej Polsce się bałem w tym sensie. No tak, tak. I, i, mm, I wiem, i, i coś takiego jest, i zresztą. Ludzie ze zrzutki pomagali w organizacji zrzutki, bo też chcieli pokazać, że zrzutka tak. to nie tylko zbieranie na chore dzieci i, i na wózki inwalidzkie, ale też na jakieś projekty. Yy, I o ile na przykład, wiesz, yy, Sierakowski zbierał na Bajraktara na, na, na zrzutce, tak? Ale to też jest zrzutka, wiesz, na jakiś właśnie, no, Szczytny cel. Ja, ja byłem po stronie Sieraka, bo tam była, wiesz, dyskusja w mediach, wśród dziennikarzy, też czy należy, czy nie należy. Więc ja tutaj, Tim Sierakowski bezwzględnie. Ale więc jeszcze parę rzeczy by się zebrało. No. I wiecie, ja, ja kombinowałem: jak koń pod górę, bo, bo bardzo szybko zacząłem robić tak, żeby nagrać dwa odcinki naraz żeby zbić koszta, no bo de facto koszt wynajęcia ekipy na dwa odcinki był praktycznie taki sam jak na jeden, mhm. bo to, wiesz, dniówka i tyle. Wiesz. I wiesz, kombinowałem, żeby dwóch gości, bo to wtedy, wiesz, tam zawsze mniej sprzętu, tak czy siak to się, wiesz, nie, 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 nie spinało i kiedy zawieszałem, to po prostu pomyślałem, a, napiszę, skończę nową książkę. Czego nadal nie zrobiłem. Dojdziemy zrobię. do tego. Tak. Zostawiliśmy na sam koniec. Deser. Dzięki, kochanie. E, jest pana kota. Tacy słodziutcy, no. no po <laughs> prostu. E, I e, wiesz, i zawieszając, zastanawiałem się, jak to ustawić na nowo. E, jakiś rodzaj e, rozmów. E, no to potem wiesz, przecież u ciebie byłem, zresztą tutaj, m, gdzie mi właśnie, właśnie po to między innymi, żebyś mi, wiesz, m, tłumaczył e, jak za złoty 50. E, Dziękujemy. E, tak, no tak, nie, aż tak. pewnego czasu za 2,50. Tak? No, no ale. za ale 2,50. Tak. Dobra, żartuję, nie, ale, ale w, pamiętam, w, tak. I w tym celu przyszedłem. I rozmawialiśmy o tym, że jakby... Ty... Znaczy, jeśli mogę powiedzieć publicznie, że radziłem ci, żebyś po prostu na swoim kanale, który już tak. ma subskrypcje, ludzie ci znają, robił to, w czym jesteś super, czyli recenzje, polecajki i to się by. Weż, to by się sprawdziło bardzo, bo ty jesteś w tym autentycznie szczery. Ja pamiętam, że użyłem czegoś, użyłem czegoś takiego, że ty masz sobie taką naiwność, że lubisz po. i to ci się nie spodobało, więc tym bardziej to. Tym bardziej to no, to, jest to, to się, wykazałem. Czy że, że masz sobie taką naiwność, że polecę, ludzie przeczytają? No ja no czytam, tak. nikomu nie polecam. Bo mi się nie chce, ale ty masz w sobie ten i to jest bardzo dobre. Właśnie dzisiaj przed przyjściem do Was polecałem e, tego Marcina koszałki, e, białą odwagę. E, nieważne, kiedy wypuścicie, mm, premiera jest za kilka e, w stosunku na naszej rozmowy 8 marca. Yeah, bo, idealnie to, bo, idealnie ale, nie idealnie właśnie. A nie widzieliście? rany, jakie to jest dobre kino. El mówię ci żadnych jak na polski film, jak na. Po prostu, jest, po prostu film. A jest takie kino. Jesteśmy jest fanami to... koszałki od dawna. Tak. Świetne, świetne. Więc, no i co? no Więc t, t, tak to z tym moim mm, kanałem było. Ja się wtedy jeszcze w rozmowie z mm, Arkiem właśnie zastanawiałem. Tylko się wtedy zgrałem dwie rzeczy. To znaczy propozycja. Mm, aha. Tylko jak Stanowski zaproponował, żebym zrobił coś, Ala, mm, drugie śniadanie, czyli rozmowę z czwórką gością. No od razu mówi czwórka gości. E, to ja powiedziałem z kolei, że mm, ale ja co ty. Aha, i spytałem, ale Przecież kiedy? On ja mówi, że w niedzielę. Tak. Ja mówię, no to nie, to nie ma szans, bo ja ja mówię, słuchaj, no było kilka przyczyn mojego odejścia Stefan 24 ale to, co podałem oficjalnie, to znaczy, że po 14 latach mam dosyć pracy w każdy weekend, to to, 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 to nie przejdzie. E, to, to akurat jest prawda. E, I e, ja powiedział okej, okay, a co drugi, e, co drugą niedzielę, jakbyśmy znaleźli kogoś. no Ja wiem, co drugi, to spoko. No i co? Jeden poprowadził człowiek Warga, i tak będzie teraz na zmianę? Nie, kto tam. Nie, no będzie? właśnie, po, po jednym na zmianę tam. Nie wnikam w szczegóły. No ale teraz co tydzień będzie. No, ja program, co tydzień, co tydzień, no. program co tydzień. Program co tydzień. Jak rozumiem, na dzisiaj jest sytuacja taka, że. Że na przykład tam następną niedzielę z rodziną od dawna mam wykupiony wyjazd kulturalny poza miejscowy, poza warszawski, w związku z czym to chyba nie będzie w ogóle tak, jakiś było w Stefanie. Ale co, że Maciek się jakby nie sprawdził? Czy o co chodzi? Ja myślę, że on po prostu ani tego nie czuł. Jest. On się czuje w świetnie w innych klimatach. On tam robi w kanale Zero Poranki, wiesz, czy ze Stano, czy z TD, czy, czy z kimkolwiek. On się odnajduje, wiesz, w, w, w takiej parastand performerskiej historii. I tyle, w związku z czym, wiesz, no ja, powiem ja, tak, ja de facto od dogadania się ze Stano tam, bo po tej rozmowie w Galmoku, ja potem byłem u nich w redakcji, gdzie rozmawiałem z nimi z kilkoma jego najbliższymi współpracownikami. No i wiesz, Shenzhen, y... co ja powiedziałem, Shenzhen, Hengshui. Dobrze, dobrze. Czojność, <noise> um, Ten galmok trochę rewolucja. jak restauracja usowy tam, wiesz. Tak. Się robi tak. yy, I więc yy, i to był, yy, to był yy, ostatni raz, kiedy widziałem chyba kolegę stanowskiego. Tylko tam wiesz jakieś dzwonki. A nie, przepraszam, pojechaliśmy na no. wizję lokacji, czyli tego palacyku w Rozalinie. No yy, 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 się widzieliśmy. No i się umówiliśmy generalnie tak, że po, po trzech miesiącach się spotkamy sobie podsumuję, To jest a propos tego, czy, że po sześciu miesiącach się rozejdziemy. No, to jeszcze trzy. Być może yy, zgodnie z kalendarzem ta rozmowa nasza powinna się odbyć już jakoś koło majówki. Być może tak. powinna być wcześniej, dlatego że miałem robić co dwa tygodnie. A skoro robię co tydzień, to ten czas się zacieśnił, więc może za jakieś, nie wiem, po Wielkanocy. Tak. I co jeszcze chciałem powiedzieć? No, oczywiście, odpowiadając na to pytanie, bo to jest ulubiony jeden wątków w komentarzach, to co czytam. Aha, mówił pan, że nie będzie pan co tydzień, a teraz jest są różne tydzień, wersje, tak, nie, Są różne takie wersje, że główna wersja, że ja z tego TFN wyleciałem tak naprawdę, wiesz, za, za symetryzm i, i w związku z czym jest przykrywanie wersją co tydzień. Jest jeszcze wersja taka, że na polecenie Nowogrodzkiej odszedłem z TVN 24 Nie, tam jest dużo tak, tak? ale ogólnie po tak? prostu tak. szerzysz lewactwo co tydzień. Bardzo mi się w ogóle podoba to, wylecieć za symetryzm. Tak, tak. To jest, je, muszę powiedzieć, że ta książka Janickiego i Władykin narobiła e, dużo bigosu, moim zdaniem, bo ten, ten symetryzm jest, to jest dla ciebie obelga, czy to jest dla, Jak ty, wiesz, co, jak ty to traktujesz? E, kiedyś, kiedyś to. Znaczy, to jest z intencją obelgi, e, ale, no, ale to. Wiesz, a jak ty to traktujesz? No, ja to traktuję, wiesz, co jak. E, po pierwsze, uważam, że to, co jest używane w języku e, z intencją zniewagi jako symetrii, to jest po prostu to, że e, to jest dziennikarstwo. Tyle. No, na tym to polega. Jedna strona, druga strona, porównanie, wiesz i tak dalej. Więc więc. Na poziomie już takim bardziej zabawowo-emocjonalnym to jest tak jak, wiesz, jak, jak za komuny na przykład y, propaganda y, y, komunistyczna, tam mówię, że elementy antysocjalistyczne, w związku z czym, wiesz, opozycjoniści zrobili koszulki, elementy antysocjalistyczne. Y, więc ja, ja generalnie, tylko wiesz, żeby było, wiesz, według tych którzy traktują symetryzm jako skarżenie, to jest jakieś, wiesz, mityczne środowisko symetrystów, którzy po prostu jak ci kurczę Żydzi kiedyś tam z masonami siedzą, o knują. Natomiast nie ma, no, po prostu to jest, wiesz, to jest, yy, więc ja tak myślałem, że yy, tak jak kiedyś Prawica sobie zrobiła z, z Ciemnogrodu tytuł do chwały, tak? no bo były... Lewica os, oskarżała o no, tak, wiecie. jesteśmy Ciemnogrodem, jesteśmy z tego dumni. Więc tak naprawdę nie czuję się symetrystą w tym rozumieniu oskarżycielskim, bo oni tam dodają, że to jest zrównywanie tam zbrodnia, że to jest jakiś absurd. Znaczy w ogóle to, 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 to jest tak głupie, bo symetrystą to jest ten kurwa ja. Bo ja staram się ważyć. Ja sobie patrzę tu, tam. Ja siebie mam za symetrystę, czyli za kogoś, kto po prostu słucha różnych opinii, czyta różne rzeczy, wyrabia sobie zdanie. dlatego... Za stary mi się nie chcę, bo naprawdę, hmm. można by zrobić mm, taki. właśnie coś takiego na zasadzie, jestem symetrystą, jestem z tego dumny. Znaczy, w tym sensie wiesz, zrobić jakiś taki rodzaj. Yy, Mikro jakiegoś coś tam, nie mówię o żadnym ruchu społecznym, tylko o to, takim... to jest obrzydzenie czegoś, co powinno być normalne. Tak, 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 bo o, o, chodzi o to, no. nawet wczoraj rozmawiałem, robiłem rozmowę z Pawłem Domagałą, aktorem, piosenkarzem w, w, w Melinie i on powiedział ciekawą że nawet nie wiedziałem, bo aż tak tego nie śledziłem, że on też jest oskarżany o symetryzm, Ano, dlatego, że z jednej strony, z drugiej strony, na przykład w kwestiach wiary, że on, wiesz, on jest katolikiem, jednocześnie krytykuje, wiesz, ekscesy kościoła katolickiego, no ale on mówi, to jest mój kościół, no, nie będę udawał, że nie. Ale powiedział ciekawą rzecz, znaczy oczywistą no. oczywistość, że dzisiaj to już jest tak, że nie wystarczy, żeby cię oskarżyć o symetryzm, to nie wystarczy, że ty na przykład powiesz, że ci zrobili źle i ci zrobili źle. Ale na przykład, jeżeli nie powiesz, że ci zrobili dobrze, to już grzeszysz, wiesz, to jest poziom, znaczy to jest po prostu umysł sekciarski. Znaczy, to jest. Jako magister no. nauk historycznych dla na przyjaciół medii, Andrzej mleczko na rysunku. <grym> e, wiesz, jak czytałem sobie, wiesz, o takich różnych, wiesz, na przykład przedwojeni komuniści, jeszcze tacy komuniści z lat 50. bo już potem, wiesz, po 56. to już w Polsce żadnych komunistów nie było. To wiesz, oportunizm, tam jakaś partia władzy i tak dalej. Ale wiesz, taki poziom zacietrzewienia, wiesz, na przykład taki, to jest naprawdę dobre porównanie, to znaczy jak się poczyta, posłucha, znaczy poczyta głównie, wiesz, przedwojennych komunistów i jak oni atakowali socjalistów. No to jest bardzo podobne do, do ludzi w, e, przywołani przecież, się, wiesz, Janiński, Władyka. Z hmm. tego też jest koło historii, że Władyka, który w stanie wojennym, wiesz, propagandę robił komunistyczną w stanie wojennym, teraz robi propagandę taką, hmm. total. Yy, ale chodzi, to jest taka mentalność, po prostu że Nawet nie najgorsi, przecież dla tych, co oskarżają symetryzm, nie jest najgorszy. PiS. Najgorsi są symetryści, bo to są właśnie ci wieści. Element niepewny, zdrajcy, jacyś, to jest z tym. No. Przy czym czytałem wywiad chyba z profesorem Richardem w gazecie wyborczej, też był przed, przed wyborami, gdzie on. Poważny człowiek, po prostu dorosły, no, bardzo dorosły, że tak powiem. I on po prostu, chyba ze trzy razy w tym wywiadzie, nie chce być posądzony o symetryzm. Rozumiesz? To jest kurwa, co się dzieje, wiesz? Znaczy, no, na zasadzie takie zastrzeżenie się, wiecie, jak za komuny. Socjalizm, tak, wypaczenia, nie. Jestem jak najbardziej za socjalizmem, ale, wiesz, nie można już nic hmm. powiedzieć, bo cię po prostu zaraz tą pałą tego symetryzmu. I. I to mówię z pełną odpowiedzialnością. Znaczy, to, co się porobiło w ostatnich latach i myślałem, że się skończy z wyborami, znaczy z wyborami, pod warunkiem, że wygrała ówczesna opozycja. Stało się wygrała wczesna opozycja, ale nie zmieniło się jedno. Znaczy, że ten, ta, ten sekciarski cały ruch, się, wiesz, nakręca tak, jak. Mm, według towarzysza Stalina, wiesz, walka klasowa się nakręcała wraz z rozwojem socjalizmu. Tak, wiesz, tutaj ta walka z symetryzmem się nakręca. No, ale i... to ułatkowanie, które no, nazwali Janicki i Władyka w, te, w, w książce Symetryzm, ono po prostu podlewa oliwę do tego ognia. Ale bo to chodzi o szczucie. No... Tu nie chodzi o nic innego. Tu nie chodzi o żadne poznanie. Tu chodzi tak. o to. Znaczy po prostu oni robią tępą propagandę Wiesz, największej wcześniej partii opozycyjnej, teraz yy, yy, rządowej, i chodzi o zaszczucie wszystkich, którzy powiedzą inaczej. To wiesz, o nic więcej tu nie chodzi. Uważasz, że to o to chodzi. Na o co chodzi? No, to jest po prostu, to jest wiesz, nie... no. masz po prostu tak jak Marcin bo... Wolski, czyli propagandysta tamtej strony, pamiętam w trakcie którejś dyskusji powiedział. Znaleźliśmy to... wybory, morda w kubeł. No. Znany towarzysz. No tak. i to jest, to jest no tak. polityka ten. Tam, tamten mówi, morda w kubeł, ci mówią, morda w kubeł. I w tym trochę sensie. Trochę inaczej. Co? Ci, ci mówią chyba trochę inaczej, bo nie użyli tych słów, morda w Kubę, wydaje mi Mówiłem się. o ym, y, sensie tego. Także to jest, wiesz, to jest. Ym, ym, ym. I chodzi o to, że. Ym, ym. No więc jest cały czas sytuacja tej walki. Mhm. Przecież walka jest korzystna dla obydwu stron. Nikt się bardziej nie ucieszył, podejrzewam, z tego, że Jarosław Kaczyński zmienił decyzję, że nie odchodzi, a jednak będzie. A to tu przecież Tusk od razu skomentował na Twitterze. Świetna wiadomość. No, no i wiesz, no to oczywiście. jest. Yy... Czy to nie jest tak, że po prostu ten główny zarzut o symetryzm to jest taki, że masz uszkodzoną skalę, co zła, że jest zło złoższe i zło mniej złoższe, i że ty masz poważnie uszkodzoną tę skalę. Ale ja wiem gdzie, jest skalę, zło, bo... wiem, gdzie jest wiesz, to jest no. y, doskonale, znaczy, czy, je tak. Czy, czy to za, czy za tym nie stoi to właśnie, poprostu. Ale gdzieś tam, y, no. Y, słuchaj, no to wystarczy, znowu, ja czytam sobie te wszystkie prawicowe rzeczy, no przecież to tam jest beka z tego, znaczy, y, prawi, prawicowy komentariat ma bekę z polowania na symetrystów, y, bo to po prostu jest, y, znaczy, oni wiedzą, że tak zwani symetryści, w większość z nich, no to po prostu jest elektorat byłej opozycji. Nie, nie głosuje wcale na PiS. No dokładnie. No i to jest, wiesz, tam przeczytałem, to też jest było zabawne. To się ukazało mniej więcej jednocześnie teksty, gdzie wiesz, Janicki w polityce, żadnego pojednania, tam ostrzej, ostrzej, towarzysze, czujność itd. A w gazecie polskiej Dawid Wilstein, e, właśnie e, ani kroków wstecz, e, e, żadnego tam dogadwania I co więcej, tam, e, e, to bardzo śmieszne było, że e, e, Wilstein pisze, że jasy symetryści, znaczy niby właśnie, że, że Meller to jest platformerski celebryta, e, który czasem tam powie coś inaczej i tak dalej. A wiesz. pamiętasz, jak we trzech byliśmy u Bronisława Wilsteina w domu u niego? No, to było dobre. O Jezu, jak to się pozmieniało, nie? No, A Dawid, Dawid był malutki. Dawid wtedy, tak, był też. Był 2000, no nie taki malutki. bo no w sensie jest do tego, który tego, co dziś. Młody Wilstein. Ja nie wiem, no młodszy. Nie, nas. nastolatkiem był wtedy chyba. Ta, bo to my no, my, my tak. byliśmy malutki. u niego w 2005. Ale chyba. macie pamięć. Ja mam nie taką i tak. no może no Więc, no. A wiecie, kto pierwszy zaczął z symetryzmem? A wiecie, jesteś w ogóle no to... śmieszny. Że... Konrad Niewolski. Tak? Tak, w 2003 roku. Nie, rzecz. Jak napisałem tekst jakiś felieton. A propos, to chyba wtedy, kiedy jeszcze przed wyborami Giertych y, 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 straszył dziennikarzy w stylu Sroczyńskiego, czyli symetrystów, że jak dojdą do władzy, to tacy ludzie jak pan Sroczyński nie będzie miał miejsca y, w mm -hmm. polskich mediach. Pytanie. Panie Ronku, ma, czekamy. <laughs> I e, ja wtedy napisałem jakiś taki prześmiewczy felieton w stylu Lista Romana, czy jakoś tak, gdzie wymieniałem właśnie takich tych oskarżonych o symetryzm, za to, że wiesz, ktokolwiek coś powiedział nie po tak. linii. E, I... I tu mi się wąty kurwa, poczekaj, o czym rozmawialiśmy wcześniej? O Niewolskim. A, A, wiem! Symetria, I wtedy no. napisał do mnie smsa Mazurek, Robert Mazurek, syn Szatana, że, ale to w ogóle jest nie fair, bo pojęcia symetryzmu w tym rozumieniu nie wymyślił Janicki z Władyką, tylko on, Mazurek. Tylko, oczywiście w ujęciu Mazurka to było opisowo neutralne. Pewien, pewna grupa dziennikarzy, która nie popiera żadnej ze stron. A w przypadku a, a Władyka z Janickim zrobili z tego po prostu inwektywę. No. Chciałem zaznaczyć w tym miejscu, no. że mieliśmy z Arkiem rozmawiać z Romanem Giertychem do Playboya. Ach, Bo ty, ty mnie poprosiłeś, pamiętam, tak. nas, żebyśmy zadzwonili. Słuchaj. Ja zadzwoniłem do Romana Giertycha, zaproponując mu wywiad w Playboyu. To na musiał co, być jakieś piąte, szóste. Na co, na co usłyszałem tak? Chyba w kolejnym życiu! <grym> ja Ale w I odłożyłem ten wywiad. słuchawką. Bardzo słuchawką. I on teraz ma kolejne rzeczy. Ale słuchaj, ciekawa była historia. To <grym> jest kolejne życie. Uważajcie, jak, jak, jak to się wszystko po tej Po tej waszej nieudanej próbie. Nieco, ja wspominam. Byłem na e, weselu e, Andrzeja Morzowskiego i Agaty Nowakowskiej. Andrzej Morzowski nadal w TVN24, Agata Nowakowska już wyszła z mediów, pracuje w korpo. E, I na tym weselu była moja dobra koleżanka ze studiów i z e, Warszawki Zabawowej, Janna Lichocka, nie wiem, może to nazwisko obiło Uo, wam się. <grafy> coś słyszeliśmy. Coś... I coś zeszło. Gadaliśmy od słowa do słowa i chyba opowiedziałem... Chciałem swoją swoją twoją ty... koleżanką? No, my się znam, jeszcze, wiesz... <grafy> ze, studiów ze studiów zawsze. <grafy> <grafy> y, 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 potem, y, potem to było też niesamowite, to wam, przypomnijcie mi o tych, o z kolei o resortowych dzieciach mm -hmm. Lichockiej. Ym... To wam zaraz powiem po tej anegdozie. Tak, nie będziemy musieli ci przypomnieć. Ja przepisuję ja Kania. I słuchaj, i, i, i Lichocka, jakoś opowiadałem w towarzystwie chyba po prostu, o tym właśnie waszym przypadku, że chyba w przyszłym życiu. A, Lichocka, a nie, to ja spróbuję, to bo my się coś tam <grym> lubimy, to mi się uda <grym> i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak, tak. się zaangażować. W to ja naprawdę. się podjarałem. Pani, bo Boja. Myślałem, Pani Joanno, naprawdę. Myślałem, że będzie super. No ale, ale ze dwa dni po weselu y, zadzwoniła, że, że jednak się nie uda. Także. Czyli były drugie podejście. To było przez... drugie podejście. O czym, to, o czym nie wiedzieliśmy. to przez kogo, no w ogóle teraz. No ja na Lichocka, tak, 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 ale ale gdybyśmy, ją... gdybyśmy nie mieli standardów, to byśmy zaprosili tu panią Lichockę. Ale Gierty, ją, Gierty ją spuścił, a z Lichowską było tak, że no. znaliśmy się z NZS-u, no bo to podobne roczniki, no tak z uniwersytetu, jak to wiesz, no wtedy... Tak. Wa waszym przywódcą wtedy był Mariusz Kamiński. Znaczy nie był y, przywódcą, ale na przykład dla pewnego środowiska w ramach NZS-u, bo to środowisko bo umówmy się, w tamtych latach, z tego pokolenia wszyscy w miarę porządni ludzie, w miarę zainteresowani sprawami publicznymi, w miarę, w miarę, w miarę wszyscy byli w NZS-ie, bądź w kręgu NZS-u, po prostu. Nie mówię, że ci, którzy nie byli w NZS-ie, nie byli yy, porządni, tylko zawsze są ludzie, którzy po prostu nie chcą mieć nic wspólnego to... z polityką. Ale jeżeli mówię o tych ludziach, których jakkolwiek interesowało. No Taka była prawda. No, postkomunistyczny ten syp tak zwany, czyli Rzeszenie Studentów Polski zajmował się wtedy głównie e, szmuglem tam tak. towarów do, do Bułgarii i korumpowaniem studentów. Myśmy się nie załapali, bo my na studia już w wolnej Polsce i wtedy pamiętam, e, ale wtedy też Mario, chociaż nie, ja nie, nie mogę tak, bo Mariusz Kamiński, ty nie ja nie Mariusz, mogę, ty, ty możesz, ty możesz, ja mogę. ty możesz per Mario. Bo on mnie to, do Tak, to, to wtedy to była Liga Republikańska Tak, no tak, potem tak. już Liga, to już tak, wtedy, ale to jest. już się zaczynało po prostu wariactwo. Ale to już mówimy o późniejszych czasach, ale jeszcze chciałem wrócić do tak. Lichockiej, bo to też bardzo taka charakterystyczna przypowieść, mianowicie, kiedy, mm, Zaczęły się ukazywać teksty w gazecie polskiej o tak zwanych resortowych dzieciach. I mnie na, jakby na tej liście nie było. I jak się ukazała książka między innymi Doroty Kani, a znaczy się zanim się ukazała książka, ja, a już był wymieniony wspomniany Morozowski jako resortowe dziecko. Ja zrobiłem wywiad z Morozowskim do Newsweeka o tych oskarżeniach tam Kani i innych. I między innymi. Jak wiecie, albo nie wiecie, Kania była oskarżona o wymuszenie łapownicze, mówiąc krótko, od teściowej jakiegoś dochnala biznesmena. Dochnal Jan... kapital. I ona wtedy no, no. ona wtedy, no to była głośna sprawa. No. I myśmy wspomnieli o tej sprawie w tymże wywiadzie. I cudownym zrządzeniem losu nagle na ostatnich stronach dosłownie tej książki pojawiłem się ja, jako resortowe dziecko. To było bardzo ciekawe wtedy, ponieważ yy, yy, na przykład Paweł Lisicki, naczelny do Rzeczy, w kompletnie nie po drodze, znaczy z zna mi się ze studiów, ale jakby jego ścieżka powiedzmy taka katolicko-narodowa, wiesz. No, gdzie... w, wyjście z Unii zapowiadał tak, jako, ale jako jeden z ale, Lisi, no. ale Lisicki no. wtedy jakby powiedział publicznie, tam nie no bez żartów, Mele resortowe dziecko, no nie wygłupiajmy się. Tak zareagował wtedy Lisicki, tak zareagował Terlikowski, który wówczas jeszcze był po tamtej stronie, tamtej stronie. No. tak zareagował na przykład człowiek, którego w życiu na osi nie widziałem i który jest e, dla wielu symbolem wszelkiego zła, czyli Sławomir Cenckiewicz, który też, no mówienie o Mellerze jako resortowym dyskuty to A tymczasem Joanna Lichocka, którą akurat znałem, lubiliśmy się, wiesz, wszystko, w tym samym świecie się obracaliśmy do czasu, ale mówiła, no tak, to teraz rozumiem, dlaczego on się nie bał e, za komuny. A, no. Co jest po prostu Szybko. kurestwem Level Hard e, Jasiu. E, to wiesz, no to jakby. Mm, znaczy po prostu oportunistycznie. Łamała, tylko po to, żeby, nie wiem, sobie zapunktować właśnie, nie wiem, u kogo. No bo... Znaczy chyba po tej pani? Znaczy, ja się dziwię, że się po niej spodziewałeś czegoś innego. Wiesz co, znaczy bo... ja się całe no. życie dziwię, jak y, ktoś no. odwala jakieś totalne kurestwo. i y, y, to jest, y, to mnie nie przestaje zadziwiać, no. nawet w, w dorosłym wieku. Czyli Anna Lichocka nie będzie y, gościnią w kanale Zero w twoim programie. Znaczy wiesz, y, powiem tak, czasami piekło zamarza, tak? Wiesz nie wiem y, może napadnie nas Rosja i zresztą napisałem jakiś taki felieton okupanta poproszę, y, wspominając rozmowy na studiach, kiedy rozmawialiśmy wszyscy ze sobą, a teraz wiesz, nienawidzimy się i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, może będą kupować wschodnią Polskę, a my będziemy robić telewizję w Warszawie. Może, może nigdy być... nie mów nigdy, taka jest odpowiedź. No tak, tak? Okay. natomiast nie, znaczy w realiach dzisiejszych no fucking way. Okay, bo ja na przykład się dziwię, to... widząc Wiktora Świetlika u ciebie w programie, nie? I to się tak dziwię, że mi się przypomina pamiętasz 12 groszy Kazika? No, to pamiętam. się tam pokazuje, tego ja nie szanuję. No facet siedzi obok y, Madzi Ogórek, przepraszam pani Magdo, pani A, nie Ogórek, umie, nie, umie. nie, ale wcześniej siedzi, siedzi z Wolskim, starym po prostu komuchem, tak. który... Jakby nie chcę się nakręcać, bo się zaraz przekręcę z fezetem, którego znam jeszcze z rzepy, no naprawdę jest ostro i, i nagle pojawia się u ciebie jakby nigdy nic, facet, który szczuje po prostu jak go oglądam, i się chce wymiotować. I on nie. przychodzi do ciebie i jest niby nic. No, Dobra. No, Czyli no. był tam pomysł. Więc co, co ci, to ci powiem, jest. w ogóle, ci, wiesz? No. Powiem ci co to jest. No. To jest tak, że I co nas czeka w przyszłości. To jest nie, no kiedy Mac do u ciebie? No nie, wiesz, to, to raczej, raczej nie. Gdzie są granice? Raczej Hello. nie. Wiesz co? Pytanie w takim razie. Nie, nie migam się do odpowiedzieć, ale jest pytanie na pytanie. To znaczy, to z kim gadać? Nie, bo jak Możemy jest, gadać we własnym towarzystwie. Na... To... No, to, okay. to de facto to było. W drugim no. Mogę rozmawiać we własnym towarzystwie. Okay, będzie... Takie są zarzuty. I, i co? Widzisz, no. świetlik też wyszedł, tak, też lewak, wiesz. Ch no. Chodzi o to, Wiesz, jest na przykład w pierwszym odcinku był Marcin i Brisu, który jest po prostu silni razem, to nienawidzą wiesz, że to. Okej, okay, ale, są, ale dobra, bo, nie, gdzie są granice? nie? Bo jak zapuszczasz Łukasza to, to, Warzechę, z którym ja się nie zgadzam z poglądami, już ci ale mówię. go szanuję, posłuchaj, ponieważ posłuchaj. on nigdy nie był po prostu oficerem. Nie? Ale posłuchaj mnie, posłuchaj teraz. No. Y, no dobra, no i teraz jest powstaje pytanie, jeżeli, a tak mam zamiar, y, robić te rozmowy nie pod, ponad żadnymi podziałami, bo podziały nie ustąpią to kto ma być z tej yy, nie strony? I, I to jest, pytam się to wszystkich moich znajomych, tak? Bo ci mówią, nie, te, no co, ty Warzechę zaprosiłeś, Jaruzelską zaprosiłeś? Yy, no, nie dobrze, ma, ty okej, ale, ty okay, Wiesz. ale świetny, dobrze, no. za chwilę... Znaczy, bo, no bo ja tak, yy... Można się nie zgadzać w poglądach z Warzechą. W większości ja się nie zgadzam z, pewnie w poglądach z Warzechą, chociaż w niektórych się o, o dziwo zgadzam. Lubię go czytać na Twitterze, chociaż czasem wali takie, no nieważne, no. ale po prostu szanuję go za to, że on tam wiesz, nie szczuł, nie siedział, nie szczuł, po prostu tak, zawsze... Tak, warzecha jest... Ale... Warzecha poniekąd jest symetrystą, warzecha tak jest, jest <laughs> rebeliantem. Warzecha pozostał warzechą, który no. na dzień dobry odpowiada nie. nie? To jest taki charakter. E, powiem tak, Był nie, też kiedyś, nie wciągniesz e... mnie... No, sorry, og nie, e, nie będę, Nie będę... Nie będę komentować, tak że tak powiem, osobiste, znaczy, osobistych dokonań Wiktora Świetlika na tej samej zasadzie, jak nie komentowałem mojego kolegi z pracy u Stanowskiego. Też dlatego, że świetlika znam od 100 lat i jeszcze jako studenta, i zresztą pamiętam, widzicie, wy nie zrobiliście wywiadu z Giertychem, a on mi zrobił do Playboya wywiad z Danielem Pasentem, który zresztą był oburzony po tym wywiadzie, że jakiś mało lat zadaje mu bezczelne pytania. Ale wracam, nie unikam, bo to jest bardzo poważny te, temat. To tamten wywiad z pasentem ma się nijak do tego, że facet później Wiem. siedzi i to już unika wiesz, z to po kolei. Dobrze, i jadą to... po ludziach, jak. Dobra, to teraz no. po kolei, bo y, jest tak. To są granice hamstwa po prostu. Tak, tylko że chodzi o to, że jeżeli przez te 8 lat bardzo dużo y, dziennikarzy, y, publicystów i tak dalej tamtej, z str pisowskiej strony, no po prostu byli. A to na stołkach, a to na funkcjach, a to po prostu się wypowiadali w, w, w TVP, byli gwiazdami TVP. Byli gwiazdami tam mediów, wiesz, różnych radiostacji, albo kiedy Orlen przejął polską presę, to tam funkcjonowali. I teraz są dwa, dwa wybory. Albo robię coś takiego, a mi się już po prostu nie chce, czyli właśnie rozmowy we własnym, to no, w szeroko rozgranym... Nie rozmanym... chce kółeczka wzajemnej adoracji, tak. bo na przykład twój pierwszy program w kanale Zero był kółkiem wzajemnej adoracji trochę dla mnie, nie? I... Tak, no, no dobrze, sobie. ale słuchaj, to było ale zobacz, na... Każda rozmowa jest. Wiem, wiem, ale komentarzy. dobra, zobacz, Aaron, no. ciebie boli świetlik. Tak, ale Jaruzelska. A na, przy... a mnie nie ale, a boli, na przykład ja spadał no, co z Jaruzelską? I tu jest wymiana, I nie chodziłoby najmniej o ojca, tylko że najdelikatniej rzecz ujmując, że zapraszam rosyjskie lobby. No wiesz, e... ja też mam panią jaruzelską za atensjuszkę niestety, bo zaprosi Jaszczura i będzie słuchała grzecznie. No, co on a, mówi. no więc właśnie, że nie? zapraszając, zapraszając Jaruzelską, poniekąd zapraszam per procura. E... Jaszczura, Brauna i tak dalej. Warzecha, no y, denialista klimatyczny, jestem odpowiedzialny, kurde, ale za ma, suszę na stachach. on ma prawo być denialistą klimatycznym. Dobrze, ale, klimatycznym. ale z... hmm. mówię ci tylko o tym, że kogo bym nie zaprosił poza tego naszego szeroko rozumianego świata, y, będzie źle. Chodzi mi o to, dobra, teraz y, nie pełnił żadnych funkcji, czyli spełnia swoje krytyki. Ziemkiewicz na przykład. No wiesz... Y, jakby... Chciałem spytać się ciebie, wow. Marcinie, o Ziemkiewicza. Czy, czy ty bo... masz, czy widziałeś Twittera Ziemkiewicza? Czy, no, czy dlatego to, ci, co, co, dlatego jakby... ci pytam to, co. No on... więc jest, są granice hamstwa. Dobra, czyli rozumiem. No to to, za, to no. się okazuje, nie powinniśmy nikogo zapraszać z tamtej strony. Nie, dlaczego? Tam... Nie. Rafał, nie. Rafał, Rafał to... Ziemkiewicz, to... Jest... Nie jedno nazwisko, ja, tak, daj mi, tak kogo zwanej... wolno zaprosić. Poczekajcie. Znaczy nie jedno, dziesięć no. nazwisk. Rafał Ziemkiewicz jest jednym z takich postaci, która jest. Pod każdym Twoim śniadaniem ja wymieniana, wiem. że kiedy Rafał. Ja wiem. Yy, I słuchajcie, yy, yy, jest tak, że yy, powiedziałem to publicznie, zresztą w Sabacie Symetrystów u Sroczyńskiego, no. po śmierci Mikołaja Filiksa, syna posłanki Filiksa. Ziemkiewicz wtedy, a oglądałem to, więc to nie jest z drugiej ręki, i generalnie powiedział, że to jest wina. Posłanki Fili, bo zamiast pajacować w Warszawie, powinna się dziećmi zajmować. I powiedziałem wtedy, i jest to w Sabacie Semetycydu do sprawdzenia, że Rafał Ziemowicz powinien się smażyć w piekle za to, co powiedział, bo jest to, to po, po prostu. po prostu granice hamstwa. No, no to... tak, ale sam ci odpowiadam, bo stary, bo ja to robię. Znaczy, okej, okay, gdybyśmy poszli twoją logiką, to tak naprawdę. Należałoby właśnie pytanie, co zrobić, wyjąć te 7 milionów albo 10 milionów, jak nie liczą, zamknąć za, za jakimś płotem. Nie, absolutnie nie. To, to, jest, to, to jest co innego. To przecież to, to te siedem milionów, to co z tego? No. To są, rozumiesz. Nie. No? Kto jest ich reprezentantem? Pan Świetlik nie jest Świetlik... posłem. Nie, no jest nie ich... ale Nikogo nie reprezentuje. Me, medialni, no. Pan Świetlik reprezentuje siebie oraz partię polityczną, która akurat może mu płacić. Chodzi mi o to. Chociaż ja... tego nie wiem, bo może Świat... po prostu chce znaczy, tak robić. Jest nie? tak jak jest, to no. znaczy, że przedstawiciele tamtej strony. Nie mówią, bo ja nie zapraszam polityków, więc nie rozmawiamy o politykach. W tym wariancie trzeciego śniadania, bo wcześniej się zapraszałem dużo po prostu takich czystych tak. przedstawicieli kultury, tak? Natomiast y, jest y, y, pula ludzi z tamtej strony, znaczy z tamtej, No, 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 więc... z z no. nie chcę mówić pisowskiej, bo ktoś powie, ja nie jestem pisowski, albo coś no. takiego, w sensie nie antypisowskiej strony, jest taka, jaka jest. I tak naprawdę, skierując się twoimi kryteriami, każdy ma coś za uszami, to znaczy w tym sensie albo był na stołku w jakimś paskudnym, z twojego punktu widzenia i y, czy zwolenników dzisiejszej władzy stołku, albo mówił y, y, takie rzeczy, albo mówił, chodzi mi o to, jeżeli hmm. będziemy stosować, jasne. Znaczy ja ci dlatego przywołem Kazika na samym początku, 12 groszy. Kazik Kto jest się, fanem poczek, Ziemkiewicza, po, rozumiesz. No, no. no, Okej, okay, ale mi chodzi o piosenkę. Kto się tam pokazuje, tego ja nie szanuję. I tak, w telewizji nie szanuję. Hmm? I jakby można... No, znaczy, no sorry, ale Aaron, nie, nie. Ja przyjmuję jeden... Y, 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 przyjmuję, znaczy absolutnie rozumiem twoją y, logikę, tylko że dla mnie płynie jeden wniosek, hmm. że ja powinienem po prostu z, y, zakończyć to trzecie śniadanie i się zająć przyjemniejszymi że Znaczy y, robić sobie mylinę, za, no, zapraszać ludzi, których lubię, pisać te książki. No tak, ale bo ja... Widzisz, sam pokazałeś, jakie granice. Nie? Że Ziemkiewicza nie będzie, bo to i to. Nie, ja nie powiedziałem, Czyli... że nie będzie. Aha, nie powiedziałeś, że nie, nie będzie. Nie, właśnie ja no. powiedziałem, powiedziałem, sam wziąłem na klatę, co powiedziałem, w, yy, sam sobie zaszkodziłem, mówiąc, co powiedziałem, reagując, na to yy, yy, a żeby sytuację skomplikować jeszcze bardziej. No. To kiedy Zbigniew Hołdyz, wiesz, czołowy silny razem, i tak dalej. Po aferze z Kampusem Polska nazwał mnie i parę innych osób szmalcownikami. To kto lajkował, to posłanka Felix, rozumiesz. Yy, jakby nie komentowałem tego, znaczy, hołdys jest jaki jest, już nie chciałem się odnosić, wiesz, i tak dalej, i tak dalej, ale. To Widzisz, to jest tak jak na, na początku mówiliśmy, kto kogo obserwuje, czy warto obserwować, tak samo z polubianiem. Wiesz co, to też jest, yy, no, też ja po prostu wtedy mówi, miałem, yy, wtedy poziom tego szamba, która mi się lał na, na łeb, to był, to był koszmar. To było naprawdę, yy, lało się na mnie szambo pisowskie, faszystowskie, naziolskie, ale to co, wiesz, odwalili silni razem yy, i, i fani Tuska wtedy, to, 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 to level hard. 10 na 10. Ale, yy, ale w związku z czym Chciałbym nawet tego nie widzieć, tylko że po prostu ludzie mi naprawdę życzliwi przysyłali mi no tak. print screeny. Tak. Kto, wiesz, to, to było straszne. To powiedz nam teraz, Ale wracając... no właśnie, nie, powiedz proszę. nam, y, w jaki sposób będziesz stawiał te granice. No bo to jest bardzo trudne. Nie wiem. No właśnie. Ja, no, nie to wiem. Z, bardzo, e, dobra, no. wiesz co? Y, y, Czy to są kwestie no, polityczne? Nie. Czy to są kwestie moralne? Czy to dobra, są kwestie... Odwróćmy, odwróćmy sytuację. E, 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 żeby był jasne, nie uciekam od odpowiedzi, tylko cały czas m, tak Pani tak. Kanie uważa się za dziennikarkę? Zaprosisz? Panią Magdalenę Ogórek zaprosisz? Na dzisiaj ci odpowiadam, nie. Natomiast... Bo yy, potem ci ludzie mogą się skończyć w pewnym ale, momencie. Ale chciałem po, powiedzieć... No. Za dwa by, miesiące by, rozmawiasz arsi, z tymi samymi. No z Rachonia do stołu. Po, słuchaj, a Urban, Jerzy Urban, Mój to jest hmm. bardzo legitym przykład, który naprawdę nikt z pisowców nie wykonał takiego świństwa, które robił Urban w stanie wojennym. To po prostu... No i co? No i, i wszedł w ogóle do, y, y, do, do mainstreamu ludzie, których wychował y, i którzy byli jego fanami, są dzisiaj, wiesz, w koalicji rządzącej, w mediach, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, chodzi mi o Bo to. Ale tu są kwestie moralne, nie intelektualne, nie? Może to są. Może no nie, trzeba Ale postawić chodzi mi dalej. Granice chodzi... Jakieś nie, jest intelektualne bardzo, jest, nie jest wiem. Sama hmm, przywołana. Bo Przewołujemy przykład. Czekaj, y co innego? Profesor Władyka. Profesor no. no, Władyka. propagandysta stanu wojennego, pracujący w paskudnym piśmie, tu i teraz to się nas było podziemne. Nie, to było chyba tu teraz bo było, tu i teraz. No, ale w każdym razie w takim naprawdę paskudnym pisemku stanu wojennego. Teoretycznie rzecz biorąc, Władyka powinien być po 89 skończony. No. Nie wpuszczony nigdzie, no, tak, nigdzie. Jak, tak jak i y Marcin Wolski, tak jak i. E, 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 Wolski, Wolski. O, on coś, w, Wolski tak. się wymiksował z komuny wcześniej, po stanie wojennym, więc Wolski jest. i miał epizody. Wolski moralnie jest lepszy niż Władyk. Tak jak Marcin Król, tak i tak on, dalej. E, A Marcin Król to jeszcze inna rzecz, która tak, komuna do końca. Ale chodzi mi o to, tak, że. Z panem Władyką pracowaliście w tak, jednym mówię tam, magazynie. Tak, bo ci, bo ja. ale Dokładnie tak, bo ja pracowałem w polityce. I na przykład wiedząc, jakie są. E, tak, ale zobacz, do, ale zobacz, do czego doszło. Wcześniej nie było takiej rozmowy porównywania do jakby stanu wojennego, nie, to, to jakby PiS do tego doprowadził. To jakby propaganda, która się. Bo nikt nie mówi, że wcześniej nie było propagandy, tylko propaganda, która weszła od momentu, kiedy Kaczyński zdobył pełnię władzy, weszła tak na grubo. I na takim hamskim poziomie, że masz tylko porównania do stanu wojennego. Czy się, się robią i do PRL-u. Wcześniej tak. tego nie było. Tu więc... się zgo zgodzę więc, się, z zgodzę więc ten... się z tym, że to, co odwalała TVP, w... bo co do no. innych mediów było różnie. To to znaczy... oczywiście wiadomo, że każdy ma jakąś swoją agendę, ale to nie, nie było wcześniej. Tak, na... tylko znowu, no. Aaron, wiesz to jakbyśmy zaczęli analizować ostatnie 8 lat, Mówię do, do, do wyborów 15 października, to prawdopodobnie nie ma między nami y, specjalnej różnicy. Moje pytanie znowu jest takie. Tak. Czy znaczy, nie pytanie. Być może macie rację, ja po prostu nie powinienem robić tego trzeciego śniadania. Bo... Nie, rób. nie, ale zrozum, bo nie ma na tej zasadzie tak naprawdę może faktycznie powinno być tak, że ci rozmawiają ze sobą, ci rozmawiają ze sobą i się napierdalamy i wiesz. I, mm, i chodzi mi też o to. Że większość mediów polskich to, to są media tak zwane tożsamościowe, czyli po prostu tam nawet nie partyjne, tylko obsługujące jakiś rodzaj wrażliwości. Tak? Ci antypis, ci jeszcze bardziej hardkorowe antypis, ci yy, PiS, a ci tam Konfederacje, a ci jacyś. Są, yy, specjalnie nie używam nazw, bo to nie chodzi teraz o to, bo się ktoś tam obruszy, a yy, jedni są niby antypisowscy, tak. ale są uczciwsi od tamtych, a z kolei itd. Yy, yy, są. Tego, co jest najmniej, to wydaje mi się, że miejsc, gdzie jednak jest próba jakiegoś dialogu. No. Yy, I być może. Czy znaczy dyskusji yy, na poziomie? Nie wiem, czy na poziomie. Natomiast, żeby w ogóle wiesz, żeby w ogóle ze sobą rozmawiać, to już jest. To już to jest. To już jest postęp, To już jest tak. coś. No. Yy, więc być może wiesz to. Próba robienia tego być może jest bez sensu. Bo to. Ale przecież ty nie zawsze zapraszasz dziennikarzy, to może trzeba się rozejrzeć szerzej. Wiesz, tak, prawda, prawda, prawda jesteś taka, znowu teraz wiesz, można Ale. to łatwo... Prawda jest też taka, że świat na przykład kultury. No jest w 90% antypisowski. No więc tutaj nie ma żadnej... I to jest jeszcze wersji... I raczej lewicowy. No ja Czy lewicowy no, to nie no, wiem większości. bo to, wiesz, no, z kryterium tego takiego youtube'owo prawicowego to wiesz każdy jest lewicowy który nie jest, inna jest zi sprawa, fanem Zimkiewicza a... znaczy, po tej rozmowie dowiesz się jacy my jesteśmy bo to no, się, się lewakami totalnymi się, no znaczy, bardziej, nie... Bardziej, nie bardziej ty bo ja trochę siedzę cicho <grafy> 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 jako <grafy> prawdziwy symetrysta <grafy> <grafy> um, <grafy> więc nie no rozmowa z, z, ze świ świat kultury to nawet, wiesz, rozmawiamy, rozmawiamy dzień po, po orłach, tak? No to wybory były 15 października, a największą frajdę na rozdaniu orłów ludzie mieli zgrzania w PiS, 8 gwiazdek, wiesz, i tak dalej. Ja rozumiem, szanuję, rozumiem, super. Natomiast chodzi mi o to, zapraszając ludzi ze świata kultury, bardzo szeroko rozumianej świata kultury, nie zrobię żadnych dialogu, bo generalnie emocje są po jednej stronie. No to jest, e, ale to... tak poety Rymkiewicza nie zaprosisz. Ale wiesz, ale to jest ale wśród zawsze... aktorów znalazłbyś też takich, którzy lubią Jarka, więc możesz zaprosić. Na pa... Słuchaj, naprawdę ja to przerabiałem, e, te poszukiwania. na listę. Tak, mamy gotową. <laughs> wiesz, ale jest, no, no wiesz, ale to jest... dobrze aktorze i dobre aktorki. E sam sobie robiłem listę i no nie, nie da rady, dysproporcja to jest, to po, jest ta po prostu... To tak, ale, ale czekaj, ta dysproporcja może z czegoś wynika. Może ona ma jakby... Uzasadnienie. Uzasadnienie. Słuchaj, generalnie mi, większości... No, dlaczego, ona, dlaczego nie jest pół na pół? No bo, ale Jak, w, Stanach no. w Stanach też tak ma, że, że, że wiesz, tam w, w showbiznesie, wiesz, pewnie z 80% plus jest po stronie demokratów i też jeszcze pewnie po stronie lewicowych demokratów, a najchętniej, żeby mieli, wiesz, Michelle Obama znowu. No to, 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 jest, to jest normalne, no. To jest, wiesz... Y, 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 tu nie ma, tak jak wiesz, no, no nie wiem, za komuny większość większość artystów świata kultury była albo opozycyjna, no, albo siedzieli cicho, no a takich popierających, wiesz, popierających władzę, to wiesz, to wtedy na palcach jednej ręki. Znaczy... Jest Tam, typ... no, może nie aż na palcach. No nie, nie no, ręki, no przesadziłem no, oczywiście za, nie, się dużo nie, więcej, bo... no, e, mieszkania nie, nie, się tak. rozdawały. E, no. roz, rozmowami z ludźmi kultury nie zrobię, nie zrobię e, takiej rozmowy, jakbym, e, jakbym chciał. Dzisiaj, bo kiedyś mnie to bawiło, teraz mnie już e, nie bawi. Jeżeli dzisiaj bawią mnie rozmowy e, z ludźmi kultury, bawi mnie jeden na jeden. I, i nawet ani słowa o polityce, po prostu no to, co no, robię w, me... to spełniasz się. w Melinie, po prostu chcę o tym człowieku, nie interesują mnie jego poglądy jeżeli chcę o nich powiedzieć, proszę bardzo. Ja w ogóle wtedy znaczy... się nie wdaję w dyskusję. A, rozmawialiście z Krzysztofem, czy od czasu do czasu Stano nie może przyjść do śniadania? Wiesz co, ja bym... jego ja Bo no jakby tu się wszystko by zgadzało. Ja chętnie go zaproszę, tylko ja nie chciałem go zapraszać od razu, żeby nie wyszło, że się no, podpieram. To byłoby bez sensu. Bo to wyszłoby, że wie, że jakiś taki... No, tak, tak, coś między Lizusostwem okay. i... Czyli e... można Raz na, nie wiem, trzy Zobaczymy, miesiące co, liczyć yy... na Stanowskiego w trzecim śniadaniu. Absolutnie tego nie wykluczam, natomiast mówię, świadomie tego nie robiłem na początku, żeby nie wyszło na jakiś. Wiesz, panie dyrektorze, wy, pan wypowie wy, jakąś tak. błyskotliwą myśl. No oh może, jakie to Czekaj, ciekawe. Ja sobie wynotowałem dwa komentarze, czy trzy po tym ostatnim śniadaniu mistrzów i tak. A, trzecim e, śniadaniu. trzecim, przepraszam. trzecim śnia śniadaniu. I, I to ludzie pod nazwiskami, więc daj. Anna Dobrowolska. Ze świetlikiem to raczej nie. Odpowiada Rafał Ślaski. Ciekawe, kiedy Ławrowa zaprosi. Kiedy? No, ja wiem. A to akurat czytałem, bo to chyba u mnie na fejsie jest. Tak. E, tak, tak. No. Także. Nie, Ale ja widziałem też komentarze pozytywne dla Czeka, świetlika. Y, więc odpowiada to nie im jest Daria tak, Kowalska. Że... Honor zero. A to to Honor Zero, tam, No w ogóle z tym zerem upadek, jest dużo, tak. no dobrze, no, ja, bym, ja bym ale Rozumiemy, no. Tak. Inaczej, inaczej rozumiemy rozumiem twój dylemat. Powiem tak, wyszedłem ze strefy komfortu i na tym polega właśnie wyjście ze strefy dyskomfortu, komfortu, się że się od, zero. odczuwa dyskomfort, siedząc tak. naprzeciwko ludzi, których się lubi, a ci tak. a zadają nawalają, trudne pytanie. Bo, bo jest tak, ale, to, no. ale ja... troszkę się spociłeś, czy? Tak. No do, to dobrze, okay, bo to gorąco jest. Ja jestem ciekaw, jak ten. Nie wiem, czy Ania znajdzie czas twoja żona, żeby przy, przesłuchać za, za zachęcam. Jestem ciekaw, jej bardzo komentarza na ten. Właśnie o, na czy ten radziłeś temat. się własnej małżonki? Ta, na i, który temat? Na, na hmm. temat tych gości w Doboru. twoim programie. Wiesz co, to tutaj ona się nie, 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 nie wypowiada. Dyskutowaliśmy o samym fakcie w ogóle m, mego dołączenia do kanału Zero. Aha. Bo to był... I mogę to powiedzieć, że ona była sceptyczna. A ze względu na... No, że to jest wiesz, Inny, inny świat i że będzie się lał na mnie hejt z dwóch stron, który i tak się leje, ale jeszcze się podkręci. A że Za, będzie gorzej, tak? Czy jeszcze będzie jeszcze gorzej? Tak, 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 że będzie wiesz, no, że jedni będą atakować jako prawaka, drudzy jako lewaka i że... Mhm. Ee, Anka lubi generalnie święty spokój. Prawdziwa symetrystka to jest, nie udawana chyba, ona? Co? Wiesz, ona nie taka też, ona z książki te... Władyki i o. Janickiego, tylko prawdziwa. Ja się za nią nie będę wypowiadać, mhm. bo ona sama miała ciekawe przygody, że tak powiem, mhm. jako e, e, za, za swoje niesłuszne myślenie. Ale to mówię, to, to ją trzeba pytać, nie, nie będę Dobrze. tu. Następnym, następną razem. Ja jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do wątku Łukasza Warzechy, bo rzuciłem to taki tekst o ogrodniku, i mam wrażenie, nie wiemy, że chodziło. po pierwsze nie wybrzmiał, po drugie może być źle zrozumiany, ponieważ mamy taką wspólną przygodę, że spędziliśmy parę godzin z Łukaszem Warzechą i Radkiem Sikorskim. Z, Jezu, tego, w Hobielinie się tak. spotkaliśmy. Tak, i Łukasz Warzecha był takim powiedz, powiedzmy sekretarzem ówczesnego. Nie, nie sekretarzem, on opisał książkę. Rzekę. Ja wiem, ale tak, wyglądało, tak W cudzysłowie, tak. że no, oprowadzał tak. mnie po domu, w ogóle mnie oprowadzał po domu, a potem byłem sam na sam z panem Łukaszem. Dlaczego Łukasz Warzecha oprowadzał cię po dworku w Nie To tak ja zapomniałem o po tym. Po ogrodzie. Po ogrodzie też cię oprowadzał. I tłumaczył mi. Co ja wtedy te, tu, robiłem? te tulipany zasadził pan Radek tam w marcu, tam któregoś roku. a te róże piękne. Kiedyś w, w zeszłym roku te róże nie wyglądały tak dobrze, ale w tym roku i o dziwo, widocznie klimat pomógł, było jakoś cieplej i wyglądają zupełnie inaczej. A tu ta grządka, tutaj będzie marchewka i tak dalej. To Było szokujące. Stąd ten ogrodnik. A ja potem. Książka wyszła, pełna przejrzystości. Strefa zdekomunizowana, tak. a potem krótko później drogi im się rozeszły i w zasadzie. E, tak, I, e, i Łukasz Warzecha. W każdym razie, bardzo, bardzo. Go powiem Wam. Wielu. Powiem Wam a propos. No. A propos y, y, z innej mańki. A propos dylematów z gośćmi. Było tak, że. Y, y, Człowiek, który reprezentuje e, dla mnie no, no. S, kosmicznie odległe ode mnie poglądy, czyli Jan Śpiewak. Kiedyś wrzuciłem jakiegoś mema, czy dwa memy, to było zdaje się po, po tym, jak Duda ułaskawił Śpiewaka, e, co Śpiewak odebrał bardzo osobiście i stałem się bohaterem nie wiem ilu storisków. E, o tym e, generalnie jako taki archetyp e, e, Lipka debila. Znaczy Lipka, u, u niego, tak? Ja, ja, ja tak, Libek okay. debil, taki wiesz, no nigdy nie mieszkałem w Wilanowie, ale... Tak. Ja nie wiem, nie daję rady tego pana obserwować, A, więc nie daję rady. I, e, i... <laughs> ale jest coś na rzeczy, że jak on się za kogoś weźmie, to nie puści. I ja miałem tak wgryte, w, wgryzione... <laughs> Mm -hmm. e, no i słuchaj, no i wiesz, było dla mnie jakby oczywistą oczywistością, mm -hmm. e, że takiego śpiewaka nigdy nie zaproszę. No i e, ostatnio właśnie tak myśląc, wiesz, jak powinna wyglądać rozmowa, jak powinna wyglądać, kogo, achuj, no, wysłałem mu na Instagramie, wiesz, zastanawiałem się, odpowie, nie odpowie, no jesteśmy umówieni, będzie. E, więc... dziwiłbym się, gdyby odmówił, bo... A dopiero jest, to, to... co był w debacie w kanale Zero. E, Czyli na wiesz, świeżo. To było przed tym. Przed, Czyli jednak tu, wieś, to, udało się wydobyć jedno nazwisko. Chodziło. Y, wiesz to. A, tu, bo jeszcze tutaj, mnie bardziej chodzi o tą taką y, jednak, y, jednak wbrew różnym y, oskarżeniom, to śpiewak to nie jest pisowiec, czy propisowski etc. etc. Y, natomiast chodzi mi o tych właśnie z, z tej. Kude właśnie te terminy w Polsce, one w ogóle są wszystkie z dupy znaczy, wzięte. W ogóle nie, Wszędzie no. są, nie tylko u nas. Ta, ta, to już ale, dawno przestało te, ale Chodzi mi o to, że ludzi z tej nie nietuskowej nie strony, nie, nie, też nie, nie antypistowskiej strony, po prostu... To, tej, no tak, no bo to jest chyba nie najlepsze chcę mówić, mówić Będzie. Uważam, że jak się nic nie, nie wysypie, to w, w, w najbliższą niedzielę fajny skład. I potem jeszcze też fajny skład. I w ogóle parę fajnych składów, bo p, p, przez to, że że też... Jeszcze będziesz się musiał tłumaczyć za te składy wielokrotnie. Nie, pewnie, za... tak. jestem pewien, że co tydzień będzie, wiesz, yy, będę się tłumaczyć, no. za, za albo za lewactwo, się. albo za prawactwo, albo właśnie wiesz, tak jak ty wiesz, y, przed tobą za świetlika, przed kimś za pana X, pana Y. Nie. Ale myślałeś o Bronisławie Wilcztajnie na przykład też. A to czy? spokojnie, to w ogóle, wiesz co, to jest powiem ci nawet, że widzę tu tutaj książka Naszewskiej, tak. Na Szewskiej, Cezarego Łazarewicza, którą recenzowałem, polecałem i chciałem do siebie, do kanału, jak robiłem sam. A, to pamiętam. Zaprosić, właśnie miałem pomysł taki. Wiecie, ja, ja, Znamy ja... to z, z opowieści Cezarego Łazarewicza. A, tak. no, wiesz, ja, to by, byłem jednym z pierwszych czytelników i, ale ciekawe jest, co się stało, z czego do końca nie rozumiem. Y, znaczy, rozumiem i nie rozumiem. A mianowicie. Mm, bardzo, na bardzo wczesnym etapie, kiedy mówię, jednym z pierwszych czytelników maszynopisu, i y, powiedziałem łazaremu: Pomyślę, że zrobię takie y, drugie śniadanie. Tylko on i Wilstein. I proszę bardzo, dyskutujcie. Łazary, jak najbardziej. Zadzwoniłem do y, Wilsteina. Nie się uśmiecham, bo ewidentnie mnie pomylił z kimś innym, ale nieważne co powiedział w ogóle. Z kim bardzo... można cię pomylić. Nie, było... nie, 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 wręcz było tak, było bardzo śmieszne. Zareagował wyjątkowym entuzjazmem, po czym się trochę skwasił, jak się zorientował, że <laughs> to ja. Ale. Mhm. I więc sam powiedział: y, OK, to wyślij mi, czy tam niech, niech tak. Czarek, wyślij mi tekst, bo on autoryzował swoje wypowiedzi, bo jest w książce, natomiast nie, nie znał całości. Nie znał całości. I ja mu to wysłałem, zresztą bardzo szybko, minął może dzień, dwa, yy, Napisałem mi coś w stołu, nie siądziemy razem do stołu. Próbowałem jeszcze, a nie, spytałem go dlaczego, sens był, odpowiedź taki, że to jest bardzo inteligentna manipulacja, w sensie książka Łazarewicza. No i tyle, no, no dobra. A potem minęło... Parę miesięcy czy coś i mi Łazary, z którym się przyjaźnie znam i który biedny zbiera za mnie łomot zawsze, bo jak przyszedł do trzeciego śniadania, to właśnie wylało się szambą u niego na profilu, że, że je, w, w ogóle chodzi. wchodzenie do Mellera to już jest poniżej wszelkiego poziomu do tego, wiesz... A to jest podwój... podwójne zero, bo jeszcze Meller i Stanowski, tak? I... To tym... Tak, a jeszcze to był ten odcinek z Warzechą i z Jaruzelską, no więc wiesz że tak, w ogóle… Wszystko tak. źle. Tak. Piekło zamarzło, yy, biedny łazary, tam wiesz, poczciwina, tłumaczący, że trzeba. To bardzo fajny odcinek w ogóle. Ale, to to był bardzo dobry odcinek. No, no. Bardzo, I bardzo. wiesz, Dominika Sitnicka, która jest świetna, wiesz w ogóle, i ona tam jednak, kurde, w tej polemice z Jaruzelską. Ale jako jedyna tam stawała na wysokości zadania, no bo jednak. Czy znaczy, moim zdaniem, wiesz, pani Jaruzelska niech idzie Dobra. jej kanał jak najlepiej. Nie, nie ale to ten... nie jest żaden rodzaj dziennikarstwa, to jest Pitu Pitu. I... Panie Jaszczurze, jak Pan dziś pięknie wygląda. No kurczę, no wiesz, no. Tylko... I, i... – Ale Marcin no, ładnie no, ubrany. Yy, – A ja jak wyglądam? <laughs> – Jak na jaszczurę. <laughs> – Nie, nie, nie. – w porządku. – No, no, widzisz, no. Porządku. A kolega Piński, na przykład, też nie, myślisz nie, o takich to osobach? – yy, yy, Znowu, yy, zawsze zostawiam to kryterium wojna yy, i tak dalej, natomiast Piński poza skalą. – Okej. Okay. No, czyli jest czyli bardzo jest dużo skala, osób poza skalą. Jest ich dużo yy, no, więcej niż Staram się to w skali. redukować, no, ale to jest... Yy, I teraz... Poczekaj, yy, Einstein. Yy, yy, i nagle, parę miesięcy później, dzwoni do mnie Łazary i mówi, że kurczę, wie, że y, zaprosili go do Polsatu, tam do Polsat News, czy y, mhm. coś takiego, właśnie na dwójkową rozmowę y, z Wilcztajnem. No i się zastanawiałem, y, wiesz... Odbyła się ta rozmowa? Tak, tak, a, no. no normalnie dyskutowali, wiesz, poko. Moja teoria jest taka, bo, y, no bo nie spytałem Wilcztajna. Czyli tobie odmówił, a poszedł do Polsatu. Według mnie... Znowu, wbrew temu, y, że Aha. dla Wilsteina jestem antypisiorem, y, Tuskowcem, platformersem, cokolwiek. I on mógł uznać, że idąc do mnie, de facto nie będzie jeden na jeden, tylko dwa na jeden. Chociaż z drugiej strony, no znacie Wilsteina, no on nie pęka, więc. No my, tak, to w ogóle. M, nie wiem, no. nie wiem, y, bo nie było odmowy od razu, a może z kolei. Zadziało się coś, co nie ma w ogóle żadnego związku ze mną, czyli w ciągu tych paru miesięcy. To się zreflektował. Powiesz, bo, bo tam były, wiesz, on napisał taki bardzo ostry, krytyczny tekst o tej książce w sieciach. Łazary mu odpowiadał, ten znowu, ktoś tam napisał, więc może uznał, no to w takim razie się ponapieprzamy trochę na neutralnym gruncie, no bo co sobie nie mówić o Polsacie, no to właśnie jest to jeden z nielicznych miejsc w, na rynku medialnym, które stara się, wiesz, trzymać dystans. No. Ja, bym do ja bym do literatury. Do, że do literatury? Do, nie, ja czy, jeszcze Czy ostatnie, chcesz, da, jeszcze? chcesz nie, muszę... przypiekać dalej Marcina? Ostatnie pytanie mam takie. Sobie <grym> sprawdziłem, że jak ktoś bardzo chce ci przypiec y, na Twitterze, to często wyciąga coś, co nie, nie wiem, czy jest prawdą, dlatego chcę to zweryfikować. Tweet Sikorskiego, w którym Sikorski mówi, że prywatnymi kanałami y, próbowałeś się dowiedzieć, czy masz szansę na pracę w dyplomacji, na co on odpowiedział, że... Y, Mógłbyś zostać konsulem w Las Vegas. Tak, tak? to jest. Y... I to się powtarza. to jest się powtarza. prawda, tak, tak, tak. Mianowicie to było, kiedy pracowałem w Newswiku, musiał być 2013 rok, y... i miałem serdecznie dosyć pracy w Newsweeku. Mm -hmm. bardzo szybko, y... i zastanawiałem się, jak się stamtąd y... ewakuować. Y... I wpadłem na pomysł, że biorąc pod uwagę, to już wtedy było wiesz, po, po naszych książce o Gruzji tak. E, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. I wiedząc, że ludzie z różnych e, backgroundów e, kulturowych idą do dyplomacji, zostają ambasadorami, wiesz, naukowcy, dziennikarze i tak dalej. I e, znałem Marcina Bosackiego, mhm który wówczas chyba był rzecznikiem były dziennikarz wyborczy, rzecznik prasowy MSZ-u, potem, nie wiem czy dzisiaj, nadal jest chyba senatorem, był senatorem Platformy, hmm. teraz chyba po... Być może, tak. A że Bosackiego znałem i po prostu do niego zadzwoniłem z pytaniem, z pytaniem, czy teoretycznie w ogóle jest Taka możliwość, no, Z jakimiś procedurami, no bo dowiedziałem, że są jakieś egzaminy, tam, wiesz językowe wszelkie itd. i tak dalej. On powiedział, że yy, nie pamiętam, czy od razu powiedział, że mm, czy powiedział, że sprawdzi, czy też powiedział od razu, że nie ma szans, dlatego że yy, yy, właśnie został nominowany yy, nowy ambasador w Tbilisi. No i to jest tam kadencja czteroletnia, w związku no, to jest ewentualnie perspektywa za 4 lata. Nie, to był ten wariant, on od razu powiedział. Znaczy, że zapyta, ale że yy, mówi uczciwie, nie robi nadziei. No, podziękowałem za uczciwą odpowiedź i to był tyle tematu. Minęły lata, musiało to być yy, zarządów PiSu, <laughs> nie będę zdradzał nazwiska, ale byłem na Urodzinach pewnego dziennikarza. E... Na tych samych urodzinach? Co? Na tych samych urodzinach, e... co wszyscy byli. A nie wiem, o których. O Mazurka? Nie, Mazurka. To... To... Pamiętajcie, <laughs> to... powrócimy dygresja. Dobra, no, dobra, pamiętaj o Mazurku, to ci opowiem za śmieszną historię. E... I byłem na urodzinach, nie, dziennikarza no. powiedzmy, takiego ze świata antypisowskiego. No i na, tych, na tej imprezie zresztą, pamiętam, właśnie spotkałem, był Sikorski, był Giertych, z obydwoma przyszedłem na ty, Romek. Ten... Ty byłeś w Playboy'u, ciebie nie było. Radek, tak, tak, tak. I wtedy Sikorski, śmiejąc się tam, mówi coś tam a propos tego, że się odzywałem tam, wiesz, mhm. 10 lat wcześniej, 8 lat wcześniej. I wtedy rzucił tak że tam powiedział, jak Bosacki mu wspomniał, to że powiedział, że on to może być konsulem w, w Las, Vegas. Las Vegas. Tyle. Więc Zabaw, je, je, zabawna jest anegdotka. To, tak. Jest to zabawna tak. anegdotka. Natomiast po latach on to użył, że wie, że ja po prostu nie dostawszy roboty w MSZ-cie. To wiesz, nie wiem, symetrym z tego wynika. Co już się w sposób czystą manipulacją. O tyle, jeśli chodzi o historię. Mhm. Z... Ale jak się spotkacie na kolejnych urodzinach, to będziecie sobie to wyjaśniać, czy wszystko jest ok między tobą i Panem Radosławem. Nie, no to jest, słuchaj, no to jest, Ja to, to traktuję akurat z Sikorskim, to jest, wiesz, to jest na pieprzanka taka. Yy, tak. yy, wiesz, yy, nawet mm. powiem tak, rozmawiałem yy, o, yy, był u mnie teraz Grzegorz Stroczyński w programie. I coś gadaliśmy. Tu nie zdradzam chyba wielkiej tajemnicy. Gadaliśmy o takich różnych rzeczach, i on mówi, że tego swojego współpracownika najbliższego z Sabatu symetrystów, galopujący major, taki wiesz, lewisowy bloger, on mówi: Major, czy ty naprawdę musisz, wiesz, taki bluzgać tam w tych ja On mówi: Stary, ale na tym to polega. no To jest, wiesz, kibole się ustawiają, a my się ustawiamy. Ja się ustawiam z prawakami, wiesz, ci mnie wyzywają, ja i je... Więc ja się oczywiście nie robię żadnej ustawki ani z Sikorskim, ani z Giertychem i na przykład uważam, że Giertych jest naprawdę bardzo niebezpiecznym i szkodliwym politykiem i po prostu wiesz, jak to, znaczy zmienił szyldy, mental jest ten sam, tak? Ostatnio mieliśmy ciekawą rozmowę z Andrzejem Sewerynem o panu Romanie. Będzie w książce. Bo a, no bardzo ciekaw. Będzie nowa część. Nie? Więc wiesz, więc... Ale to jest ciekawe. O, więc Giertych uważam... Że... też się zmienił, a tak fajnie ZHN zbliża się i... Yeah. Tak. Jednak... Giertych, Giertych uważam Cudowny. jest po prostu niebezpiecznym człowiekiem, natomiast Sikorski, no wiesz, no Sikorski y są upadki, wzloty, no no teraz na przykład wiesz, tak jak wiesz, jakieś kretyńskie tweety, czasami wiesz, jakieś niezru, niezrównoważone wypowiedzi. Po czym wiesz, jedzie do tego ONZ-u i napieprza w tego ruskiego ambasadora, że po prostu no nic ręce się do klasku składają, więc to jakby nie pierwszy raz publicznie wyrażam zachwyt wystąpieniu w wystąpieniu. No, Bo tu jest pan minister, a tu jest pan radak. Wiesz to, Chociaż ja użyłem, to są te ja same użyłem porównania gdzieś, że wiesz, Sikorskim być może jest po prostu tak, jak, jak z takimi piłkarzami, co im się nie chce grać w lidze z jakimś, wiesz, szmacianką Górna Volta, a jak wiesz, wychodzą przeciwko Francuzom czy Anglikom, to po prostu grają. No. I on tak, no wiesz, no, siedzi, wiesz, w Polsce tam się kurde, jest wiesz, z tym semi, jakiś pajac, wiesz, coś tutaj tak dalej. W językach nie a tam idzie, wiesz, na cały to, to... świat patrzy i je but. I Jest, Szan... Michał Pazdan. Szanuję. Natomiast Mazurek, kolejną urodziny. Mazurek, jak zawsze wysłał mi zaproszenie na swoją, znaczy jak zawsze w sensie na jakieś urodziny, wysłał mi zaproszenie na tę pięćdziesiątkę. Ja po prostu wracałem tego dnia pamiętam jak dzisiaj z Gruzji dla odmiany i byłem, wiesz, wykończony po prostu i no i nie poszedłem. O, poniedziałek rano mój przyjaciel który, jak widzę, tu gościł Maciej Hrabia-Łubieński, tak. wysyła mi SMS-a z print screenem z faktu urodzinu Mazurka i pyta się, a byłeś zaproszony, a ja odpisuję na szczęście kurwa nie poszedłem i słuchaj, no. wysłałem to przez pomyłkę do Mazurka. Wow, nie kurwa, naprawdę, na serio, na serio, I, i do, i, ale zorientowałem się dopiero po Ria. kilku minutach, jak mi Mazurek Kristen, odpisał, też się cieszę, a ja, i wiesz, coś tam, żeby załatać to wszystko mu, no ten, ten. ale rozmawiacie ze sobą, Mazurkiem, a nie, no, Mazurek jest, znaczy po pierwsze, nigdy nie byliśmy, żebyśmy jestem przyjaciółmi, Byliśmy i jesteśmy szanującymi się wzajemnie kolegami, Może że teraz pracujemy w zerze to wiesz, i od jakiegoś czasu w ogóle zestawianie nas razem budziło naszą wzajemną wesołość. No, wiesz, wiesz, my w niczym pewnie byśmy się nie zgodzili poza znowu Rosją, tak? E, czy pod względem, wiesz, dyskusji o polityce, o obyczajowości itd. Tak no no jeszcze... że... Ale obciskiwałeś no. się kiedyś z Pawłem Kukizem, czy nie? Nie. No. Ale z winem byście się mogli zgodzić. Jeszcze. No ja już nie, bo ja już wiesz. Już bo całkiem? Już nie pijesz już całkiem. Już, tak, nawet w Gruzji. Yy, nawet w Gruzji. No, tak, czy, wiesz, no czyli tu też nie ma. E, ale nie mogę powspominać ciepło, albo możemy porozmawiać o filmie Bezdroża, wiesz, to takie. No, tak. no, ale jeszcze ciągnąc wątek, Mazurka. Pamiętam, że w 2013 napisałem nawet Felieton yy, pod pomnikiem z Mazurkiem. Chodziło. Yy, Wtedy coś a propos Smoleńska, i tak dalej, i tak dalej. I Mazurek wtedy był dla mnie wręcz symbolem tego, co na antypodach. E, bo ja się kolegowałem na przykład y, y, w miarę blisko z Igorem Zalewskim. Dzisiaj mało kto pamięta, ale oni mieli tą genialną rubrykę z życia koalicji, tak. z życia opozycji. Do tego stopnia. W no każdym razie z Zalewskim to odwiedzanie się nad Świdrem byliśmy u o. Zalewskich, wiesz. Spisałem. Tam jeszcze bliższe przecięcia. Natomiast z, z Mazurkiem to było taki, no Mazurek był gdzieś tam. Na dystans. Była jakaś sprawa, która spowodowała, nie pamiętam, musiałbym to otworzyć, że napisałem taki felieton, właśnie ten mój wieczny symetryzm i ta chęć, jednak ponad podziałami i tej rozmowy, że, że taki mazurek to w ogóle mi wiesz, w, w innym świecie, ale sens był taki, że. Mhm. Y w tej sprawie, a chyba chodziło o pomnik Smoleński. To znaczy, ja wtedy nikt mnie wtedy nie podejrzewał o żadne niecne poglądy. Robię sobie jaja, mówię w sensie po tej stronie antypisowskiej. Tylko ja uważałem wtedy, znaczy, że blokowanie, to zwłaszcza Hanna Gronkiewicz-Wal szczególnie agresywnie to robiła, blokowanie pomnika Smoleńskiego było błędem. To jest brak szacunku po prostu dla wrażliwości milionów ludzi w Polsce i tak dalej. Ona tam zresztą posunęła się do tego, że. Bardzo piękny projekt, taki świateł, który miał być na krakowskim tak, przemysł, no. porównał do hitlerowskich, wiesz, instalacji i tak dalej. No, no, Szkoda, ja że to. ten projekt był dużo lepszy. ten, ten Byłby. Wiesz, tak? ale chodziło o to, że y, pamiętam, wiesz, no, u, u mnie ta wiesz, droga dochodzenia, jakby do dzisiejszych myśli, mm, emocji i poglądów była długa. Y, I wiesz, i na przykład, jak patrzyłem na to, co się działo po Smoleńsku, y, z mojej perspektywy, to znaczy, to, to, to było, wiesz, nie, nie wierzyłem trochę niektórym, właśnie. Czy kompletnemu braku wyczucia emocji drugiej strony. No. Ale to z każdej z... strony po, tak, po prostu. Tak, tylko, tej, tak, tylko że rozumiesz, tylko jakby to powiedzieć. Ja jestem, cokolwiek by o mnie nie mówili, ja jestem z tego świata takiego lewicowo-liberalnego. No, ja A nawet pod pewnymi względami mocno lewicowo-liberalnego. Tak? A to się ma w sobie, że to się wynosi z domu. Co? No to, gdzie jesteś? Lewicowo-liberalność to ta, 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 ta. otwarcie na drugiego jedno i drugie. Jedno i z domu. Z domu. No, przypominam, że wiesz, no, mój tata o poglądach lewicowo-liberalnych był ministrem w, w pierwszym pisowskim rządzie. No. no tak, ale rzucił teczką. Rzucił teczką, ale co ciekawe, bo się mówi, że rzucił teczką, wiesz, tylko wymieniając lepera. No, rzucił teczką leper -gierdkę. Oni wchodzili wtedy do rządu. Tak, tak. Ale... Yy, a propos to właśnie, bo jak jesteśmy przy twoim tacie i MSZ-cie, to, to, czy ta dyplomacja, to było właśnie tylko tak, że... A już mam dość tego Newsweeka, czy było tak, że może pójdę w. Nie, wiesz, to ja o dyplomacji, to zresztą ja pamiętam też, kiedyś, właśnie wspomniany Igor Zalewski robił jakiś program do TVP, ale przedpisem, a może nie TVP, a może Polsce. Mhm. I pamiętam jak dzisiaj, bo sobie, znaczy, znaczy, ja się zawsze, znaczy wtedy mówiłem o tym, jak, że się czuję państwowcem, tak? Znaczy zawsze się czułem. I dlatego mnie, wiesz, po prostu tak totalnie rozpieprza, wiesz. Ta walka plemienna jest ja tutaj sprawia, że to nie jest tylko polskie, tak? Ale że jednak nawet nawet kurde w tej Ameryce wiesz, gdzie się grzeją po prostu, że jest jakiś ten instynkt państwowy, instynkt wspólnotowy, u nas to jest w ogóle rozjebane w pył, no. I, I to na przykład było tam z wielu mądrości bądź nie mądrości, mi tata wiesz, kładł do głowy, a nawet nie kładł do głowy, tylko to przez osmozę wchodziło. Ja to tak mam, znaczy, wiesz, moją, hehe, he, uwaga, będzie ironia, ironia, moją partią jest Polska, tak? Znaczy. Yy, i nie ironia. I w tym sensie, że yy, ja uważam, że wiesz, no, ta walka plemienna, ta walka partyjniarska yy, rozwala po prostu yy, nasz kraj. I, yy... Ja mam wątki filmowo, serialowo, książkowe. Czyli wreszcie kultury trochę. Nie wiem jak ty. Kultury to był, to był apel do nas dwóch, czy? Nie, w ogóle za... to, Że tak kultura tak... jest najważniejsza, a nie tam polityka tylko. To, to dawaj. A ty, ty, a ty masz tutaj 25 wątków, to no, ja już sobie z tym poradzisz. Poradzisz sobie. A... Ja mam pytania a propos naszej ostatniej rozmowy, czyli prawie dwa lata temu, co z filmem i serialem na podstawie Czerwonej Ziemi. Czy, czy Michał Żebrowski już jest z <coughs> wiktorem. Słuchaj, były, były, yy, była propozycja yy, jedna. Zacznijmy od tego, ja pamiętam, jak u was byłem wtedy i byłem tak totalnie zesrany. Znaczy po prostu. Jak zawsze u nas. Ale byliście, wiesz, jedynie, jak, jak, tak nie wiedziałem, czy mam wierzyć, czy nie, jak mówi się, że generalnie sens był taki, że to nie jest takie złe. No tak, znaczy, no, tak. ja byłem zaskoczony, tak. że to... Bo ja się spodziewałem, obradza, wiesz, ale wiesz, ja jak nie, nie. spodziewałem się, no nie, nie będę po nazwiskach. A wtedy powiedziałeś znaczy, po nazwisku, Powiedziałem Z te... tak, nawet się dziwiłem. <laughs> że tak, że... to było słabe. Nie no, ale, no to... No. No tak, no jak skoro już powiedziałem to. No w archiwach tak. się znajdzie. Nie, ale byliśmy Ta, szczerze, tak. Powiedzcie. E, e, znaczy no. powiem tak, no to wszystko, co się zdarzyło potem, to było jakieś science fiction. To znaczy w sensie nie stała się żadna z rzeczy, których się obawiałem. Bo ja się obawiałem dwóch rzeczy: że krytyka łącznie z krytyką instagramową to zmiażdży i że się nie sprzeda. Ci się sprzeda słabo. Czyli no, przydał się dobrze. No, przydał się zajebiście po prostu. Mm, wiesz, yy, jak <laughs> w finale, wiesz, yy, lubimy nie, ten bestsellerów Empiku za 22 rok, decyduje tylko sprzedaż. Yy, przegrałem tylko z Remigiuszem Mrozem. No to przegrać z Remigiuszem Mrozem, to nie jest przegrać, tak? Znaczy w sensie ilościowym, mówię. Tak, ilościowym. Właśnie yy, mia miałem tak, może. Dane. No nie, no ale po prostu no tyle. No, yy, z yy, z yy, tym, że była ta była ósma książka jeszcze, Remigiusza Mroza. Nie, mój pech, polegał, roku. mój pech polegał na tym, <laughs> że wydawnictwo Mroza podjęło strategiczną decyzję, że musi w tym roku zdobyć bestsellera, w związku z czym wydali jego powieść w styczniu, żeby <laughs> pracowała no cały tak. rok, a moja wyszła w czerwcu. No, Więc znowu, te... gdyby sprawić tamto mniejsza. Jesteś moralnym zwycięzcą. Byłem w finale. W audiobooku wygrałem, jest związku z sukces komercyjny na pełnej po prostu. Tak. Ale w skali po prostu nie, niesamowitej. Krytyka. Szczerze yy, byłem zdziwiony. To znaczy, poza. Oczywiście były no. tam, wiesz, zwłaszcza wiesz, tam, na lubimy czytać, czy na, na Instagramie jakieś, wiesz. No wiadomo. Ale generalnie tak ludzie. Najbardziej mnie cieszyło oczywiście to, gdzie ktoś pisał mniej więcej, że podchodził nieufnie, a tymczasem i tak dalej, i tak dalej. Nie no, ja jak dojeżdżam, bo się bałem, wiesz, mm. byłem przekonany, że nie, to no będzie było coś, ale Bronisław Wilcztań. By trzeba było, było. trzeba było Kolejne nazwisko, bo Wilcztań też się brał za powieści, no, mi się Przecież nawet jego Dolina Nicosi podobało. Tak. Ale trzeba wtedy, to jest takie niekomfortowe, też o tym <laughs> rozmawialiśmy z Andrzejem <laughs> Sewerynem, so, że, że, trzeba na przykład, znaczy, że najlepiej nic nie pisać, nie? Tak. A jak tak. jeszcze, a jak Meller by zapytał, czy się podobało i co wtedy, nie? To niebezpieczeństwo. Tak, wiesz. My byliśmy pozytywnie zaskoczeni. Więc powiedzieliśmy więc to, było, ci to, było, to było super. Ocenialiśmy, to... że napiszesz gorzej. <laughs> to było, było super. To pamiętam hmm. też, wiesz, jak powiedziałem w jakimś wywiadzie, kiedy już napisałem, a jeszcze mm, się nie ukazało, mm, że, że jeśli się nie uda, to dam sobie spokój. Jak wyjdzie średnio, to się zastanowię. Jak wyjdzie dobrze, to mam nowy fach w ręku. Pan opisasz No to oczywiście tam te komci, jak sobie poczytałem, wiesz, tak, okay, debilu tam, nieudaczniku. <laughs> no i co, wyszło na moje, bo wyszło, nie, 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 wyszło dobrze, wyszło bardzo dobrze, ale tak. wyszło po prostu rewelacyjnie. I, I tu dochodzimy, no to w związku z czym oczywiście wziąłem się zapisanie następnej, jak to z drugą. Ale poczekaj, film, serial. Ale właśnie ci no mówię. Właśnie. Będzie nawiązanie. Były trzy propozycje yy, z trzech firm. Yy, pierwsza. Pierwsza po prostu stwierdzili, że nie mają kasy na produkcję, żeby to zrobić w Afryce tak jak powinno być i nie znaleźli jakichś partnerów. Potem była jeszcze jedna propozycja: to z kolei chciano tak zmienić treść akcji, że ja po prostu Yy, yy, powiedziałem, że bardzo chciałbym ekranizację, ale tak bardzo jestem przywiązany do tej historii, że wolę nie oglądać yy, ekranizacji, nie mieć tego niż, niż po prostu wiesz, cierpieć. I była trzecia propozycja, która w zasadzie byliśmy na krawędzi mm -hmm. podpisania umowy. W zasadzie już było dogadane, wszystko przez prawników i tak dalej, i tak dalej. I wtedy platforma streamingowa, dla której to, to miał być miniserial. Myślałem, że znowu do Tuska, no. <laughs> Wyjątkowo, to nie wina Tuska. Więc platforma streamingowa, która miała, z którą miała być podpisany deal, zmieniła, że tak powiem, priorytety treści. No w tym sensie, że sensacja... Była najważniejsza. Nie, właśnie nie, tego typu... Znaczy, krótko mówiąc, że to co wcześniej było atutem moim, Przestało być atutem. Znaczy, nie wiem, czy to chodziło o element sensacyjny, czy element afrykański, czy element love story. Coś nie pasowało. Whatever. <laughs> no i tyle. I na tym sprawa się zakończyła. Ale zakończy. jakieś nazwiska się pojawiały tam? Obsady? Czy na tym etapie jeszcze Pojawiały nic... Znaczy ja rzucałem tak dla żartu. Ja, wiesz co, ja wtedy stwierdziłem, tutaj u was jeszcze nie, nie widziałem, a potem przez to, że to, wy, wy pierwsi Nie no, u nas się... Żebrowski się pojawił, Tak, wiesz. ale wy pierwsi zadaliście pytanie i ja yy, potem zacząłem o tym myśleć i stwierdziłem, że... I nadal bym gdyby dzisiaj, że numer jeden Grzegorz Damiński. Mhm. Jako Wiktor. Mhm. Jednak. Także, tak, tak, tak. I że ten, że, 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 że Florence, czyli główna bohaterka kobieca, no to że to powinna być czarnoskóra aktorka. Niekoniecznie Ugandyjka, dlatego że ja oglądam sporo jakichś filmów. O Afryce Afrykańskiej. Często jest tak, że po prostu tam Ugandyjkę czy Zambikę gra na przykład Angielkę mm -hmm. i urodzona w Anglii, tylko że jest czarna, i wiesz, no a kwestia akcentu to jest tak. <coughs> dla praca. Która, no, to jest, wiesz, tak. Dwa dni wiesz, przecież skoro doktor house. Jest Anglikiem, grającym w Amerykanie, co mnie zawsze bawiło, bo ja zawsze oglądam Making Coffee, jak wiesz, po obejrzeniu odcinka Doktora House'a, Hugh Laurie, który gada z tak, tak brytolskim akcentem, no bo nie musi, jest, to jest dla mnie fascynujące w pracy aktora, że wiesz, tak, takie przestawianie się. I ym... Przepraszam Marcin, wiesz co, mamy taki prezent dla ciebie. Gardło ci się siada, Gelowox Partner o, Partner, a to, to jest nasz. Was sponsor? I, tak, i no, ewidentnie, coś, ewidentnie coś jest niehalo z twoim gardłem, a tak będziesz mógł mieć zawsze Wiesz w kieszonce i będziesz mógł sobie rozmawiać z tymi wiktorami świetlikami. Dobra, dziękuję. <laughs> Smacznego. Ale... Dziękuję, i, i jedyny, że mi powiedział, ten z kolei chyba w, w tej wersji, co mi chcieli zmieniać scenariusz. Argument był skończąc logiczny, a mianowicie, że chcieli zrobić z Florence pół-Polkę, w sensie tak. m, tatuś, Polak y, czy coś, a dlaczego? Dlatego, że faktycznie tak jest, że gdyby ekranizować mniej więcej wiernie, no to 80% dialogów musiałoby się toczyć po angielsku. Tak. Co wiesz, na polski rynek, y, oczywiście są teraz te rynki niby na cały świat, ale to mm, no, a natomiast ja powiedziałem, no to było dla mnie nie do przejścia, nie do tak? przejścia. znaczy ja miałem tak to w głowie, Zygmunt Mioszewski do mnie mówi, pierdal to w ogóle, Oczywiście. stary, niech zapłacą i tyle. Ja mówię, ale Zygmunt, ale, ale ty, Zygmunt, ty mi tu chcesz rękę To, to ty, moje dziecko. Dobra, on mówi, dobra, napiszesz czwartą, inaczej pogadasz. Ale to jest moje pierwsze dziecko, rozumiesz, i... Więc z kolei ci, co nie mieli mm, co zabrakło im funduszy, to mi tylko poradzili się zresztą tego, znaczy nie z tego powodu, ale sobie wziąłem do głowy, że teraz dwójka, którą cały czas piszę, to yy, yy, zachowuje głównego bohatera. No właśnie. Kiedy książka i o czym książka? No, nie będę. No dobra, o czym książka, a kiedy rozumiem, że to jest niebezpieczne pytanie. Yy... Czy w tym roku? Jest jeszcze szansa, tak. Oh. Um, jest po prostu też główny bohater, Wiktor Tilscher. Mm -hmm. Jest kompletnie inna historia. To znaczy, <laughs> przepraszam, faktycznie. Nie, no, możesz. Um, ale to jak będę stał, to <śmiech> będzie. <śmiech> to, 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 to nie idzie. Specjalnie w parę. <laughs> to zrobił. Um, tak, wiesz. Um, to będzie tak napisane, że możesz czytać tą dwójkę. Jednak, nie znaczy jedynki, jedynki. Okay. Natomiast będzie ten sam bohater, w związku z czym yy, może, może się zdarzyć tak, ale w ogóle nie wiąże z tym specjalnych mm, oczekiwań. Ale gdyby, gdyby się ktoś zainteresował ekranizacją yy, dwójki, to ma już wtedy łatwiej, bo już ma jedynkę i tak. dwójkę, i można coś na tym budować. Prawda też jest taka, że wbrew temu co myślałem wcześniej, ja na sprzedaży książki zarobiłem kilkakrotnie więcej, niż bym zarobił na, wiesz, na, na ekranizacji. Ch ch chyba, żebym zrobił tak, jak, wiesz, no, Żulczyk na przykład robi, że tak. jesteś też współscenarzystą, tak. czy coś. Jesteś... No. A ja powiedziałem pytano mnie o to. Nie ja powiedziałem, ja nie umiem, to znaczy musiałbym się nauczyć, a już za dużo tego trochę, ale... No cóż, no, tam zawsze oczywiście wiesz. Mam nadzieję, że w którymś momencie się uda. Natomiast yy, najważniejsze to jest napisać tą. Yy, skończyć. Bo to jest Wiktor, to i się... gdzie ta akcja się dzieje, mniej więcej? Czy możesz zdradzić w ogóle? Nie, nie chcę Nic w, w ogóle. Tylko, że bohater być może w tym samym roku. Yy, no, trochę... Znaczy, że w B tym samym po, Poniekąd uda będzie wydać. troszeczkę podobny, podobny schemat, że dzieje się współcześnie. Mm, I wychodzą jakieś duchy przeszłości i, yy, i w związku z czym akcja się dzieje yy, i na początku lat 90. na przełomie lat 80. i 90. Mhm. i dzisiaj. W Polsce. A, a postać kobieca. Nie. Będzie. Ale czy będzie czarna? Nie. <laughs> Ale tajemniczy no, no nie nie no. Jeszcze trzeba go trochę podpocić tu, bo... Panowie, no, sam do was zadzwonię, nie wiem, czy będziecie chcieli mnie zaprosić po raz trzeci, nie, już w tak, tyle, nie, ale... Inaczej, inaczej. Za, będziemy cię zaproszali z każdą twoją premierą. No, no, to mam nadzieję, że jesienią. Tylko nie bądź Remigiuszem Mrozem. Nie, bo, bo wtedy... Wiesz. Co miesiąc rozmowa z tym samym człowiekiem to nie trochę ma, za dużo. Nie ma takiej no. szansy. Ale po, po, przyznaj się nam, czy syndrom drugiej książki paraliżuje? Bo tak, tak. I, tak jest z muzyką, tak jest z jest, filmem. Jest, absolutnie. Wiesz co, to jest yy, yy, tą pierwszą książkę, Czerwoną Ziemię, tej oprócz czasu pisania, to ja sobie ją nosiłem w głowie, yy, wymyślając, od czasu, wiesz, to lata wcześniej, wiesz, był ten zalążek, ja jakiś. Ja to w ogóle jestem świadkiem, bo Ty czasami opowiadałeś jakieś takie drobiazgi, Tak, ta, 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 no, to, I to było, y... nie wiem, 15 lat temu, Nie, nie, to no. było y, dokładnie 10-9 lat wcześniej. Y, bo potem odtworzyłem, no, kiedy wpadłem na y, pomysł, ten Ojciec-Syn, to był 2013. Y, książka wyszła w 22. No to wiesz, a zabrałem się do pisania tak naprawdę na przełomie 19-20. Czyli przez 6 lat to było takie sobie myślenie, wiesz. A może to, a może on będzie taki, a może tam, a może Afryka. O, Afryka, super. I a mhm. teraz jest wiesz, takie bardziej um, zadaniowe, i to jest. Um, Że musisz wymyślić właściwie. Tak, bo tutaj. Od ja początku. Ja do pisania w przypadku Czerwonej Ziemi, miałem to wymyślone. Owszem, tam się zmieniało. No tak, tak, ale plot był w głowie. Tak, tak. A tutaj wiesz, mam jakąś i dziurę. E, dużą i też i yy, też yy, 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 yy. też jest problem nie to nie mogę bo to wyjdę <ślarzujesz> no Powiadamy, dobrze dobrze możesz proszę, ale powiedzieć też prywatnie kiedyś opowiadałeś mi o pomyśle na książkę innym jeszcze nie wiem czy chcesz o tym mówić pu pu publicznie bo to za, za nie pytanie. bo to nie był Wiktor Tilcher tylko to się działo w latach 50 w Polsce. A, m, m, I nie to... wiem czy chcesz o tym mówić, po nie, prostu nie dlatego chcę. tak delikatnie podchodzę nie do chcę. tego. Nie chcę, mam to w głowie. Na dzisiaj mam taki stan umysłu, że jak skończę pisać tą nową powieść, to mówiłem ance nigdy w życiu nie napiszę żadnej więcej książki, no ta, 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 ta. <noise> Rozumiem, że tytułu nie masz w głowie jeszcze. E, mam roboczy. Ale nie możesz m, powiedzieć. Nie mogę. Ale patrz, Marcin na początku naszego spotkania był taki, wiesz, szczery, dużo mówił, wszystko opowiadał, a w końcówka po prostu nic. Zawodowiec. Bo ja się boję zapeszyć. Bo ja się boję zapeszyć... Wiesz co? Na przykład miałem taką sprawę, która oczywiście nie miała żadnego związku z niczym, ale miałem dwie przygody z Czerwoną Ziemią, takie dziwne. Mianowicie... Ym, nagle, kiedy już chyba napisałem Czerwoną Ziemię albo kończyłem, zgłosiło się do mnie jedno z wydawnictw, no bo jakby też yy, w ramach licznych moich zajęć yy, promuję książki. No to wygląda tak, że mówię albo mówię z góry, jak coś się nie dla mnie. Tak. Jeżeli wzbudza to cień mojego zainteresowania, to wydajcie dajcie do poczytania. Jeżeli mi się spodoba, to okej, okay, natomiast wiesz. Większość mi się nie podoba, więc... no i wiesz, dostałem maszynopis y, polskiej książki, powieści, która się dzieje w Kongo mm -hmm. i trochę serce mi zamarło, bo było, mówię, to parę miesięcy przed, y, ja byłem chyba na końcówce. Tak się przestraszyłem, jak zobaczyłem w ogóle tytuł i y, 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 y w ogóle jakiś opis taki, wiesz, y, krótki wydawcy, Myślę, że Żyja. to będzie podobne. Pierdole. Na szczęście, jak zajrzałem, to się okazało, że to nie ma nic wspólnego poza się kontynentem wielkie afrykańskim. I było to wielkie uf. Po drugie, mi się, wiesz, nie podobało. W ogóle, wiesz, dosyć szybko, jak poczytałem, odpowiedziałem wydawnictwu, że niu, niu, niu. I... Ym, ale był taki moment, że po prostu naprawdę aż mi serce stało. I, i drugi moment, związany też z Czerwoną Ziemią. Już, bo mój tytuł, który sobie wymyśliłem, to był ani słowa o Czerwonej Ziemi, a wydawnictwo mnie przekonało, żeby to był jednak Czerwona Ziemia. I kiedy wrzuciłem chyba pierwszą zapowiedź książki, to się okazało, że chwilę wcześniej w jakimś niszowym wydawnictwie gdzieś w ogóle. Nieznany autor, no wszystko wydał powieść Czerwona Ziemia. Rozmawialiśmy o tym, tak? chyba, tak? Bo a. chyba znaleźliśmy tą książkę wtedy. Co spowodowało. Kolejny mój serca? Ja, no, ja wtedy wiesz, zadzwoniłem przerażony do. A wiesz, a to już było tak, że chyba już było na. na billboardach. tak? Mhm. Znaczy, nie, billboardów jeszcze nie, ale już w internecie. No i wiesz. I stwierdzili, że. No po pierwsze, to było znowu coś innego, bo to było jakieś takie alternatywę na political fiction, że Madagaskar jest kolonią Polski w tamtej powieści, w ogóle nic wspólnego. A co do tytułów, no to stwierdzili, no są wiesz, różne powieści o tych samych tytułach, potem zacząłem googlować, i się okazało, że jest jakaś powieść południowoafrykańska, thriller, Czerwona Ziemia, więc wiesz. Więc, więc tyle. Ale dlatego też, albo nie dlatego, mam taką wiesz, obsesję, żeby nie żeby nie zapeszać. Nie zapeszać. Dobra. Bo ktoś może napisać taką samą powieść pod swoim no, no, roboczym albo tytułem. Albo na przykład, wiesz, co, rzucę pomysł, tak. jakieś intro, i ktoś to. I już Mruz. I Remigiusz Mruz za tydzień wyda książkę. Kremy... <noise> Gotowe. Gotowe. Gotowe nie. W trzy dni. Tak. Albo Katarzyna Bonda. I szybko pójdzie, będą bo nawet. Trochę wolniej. Trochę wolniej, ja. rzeczywiście, ale, ale jednak szybko. Ale jest jeszcze paru, wiesz, paru, paru innych autorów, którzy po prostu. Ciach. Dobra. To co? Ostatnie pytanie, i, Oj, i będziemy chcieli no sprawdzić, co się zmieniło przez niecałe dwa lata. No. Ale jakbyś odpowiedział znowu tak samo, to byłoby zabawne. Dobra, ostatnie pytanie i prośba o zwięzłą odpowiedź. Jak żyć? Dobrze. Czyli oklapł trochę ten Marcin, nie? No to była odpowiedź. Tak, no bardzo dobrze, dobra, odpowiedź. dobra a odpowiedź. A pamiętasz, co mówiłeś nam ponad dwa lata temu? Nie. W ogóle często używałeś tego cytatu, nauczyłeś się go chyba na pamięć i nie tylko u nas. A, bo Humila Hrabala? Tak, tak. Wtedy, wtedy była faza na Hrabala o, o życiu strasznym i postanowieniu, że Ale ja że jest będzie pięknym. Piękny. My myśleliśmy, no, jest... że tylko u nas użyłeś tego na, na, ale na tam, bo to był naprawdę cytat, który mi bardzo wszedł na... Yy, nie który mi wszedł na psychię, co bardzo przypasowało do mojego podejścia yy, yy, Świat polityki jest... no do ciebie, tobie wasz, kolego Bartosiak, świat polityki jest paskudny, ale ja postanowiłem, hmm. że będę hmm. udawał, że jest trochę lepszy. Jeżeli wam się podoba to co robimy, subskrybujcie nasz kanał na YouTube, subskrybujcie nasz kanał na Spotify.